Ponieważ nie będziemy wprowadzać jakiejś bardzo oficjalnej atmosfery, raczej chcielibyśmy przebywać w przyjaznej atmosferze, tak jak zawsze na Wiśle. Bo się tego nie mogę pozbyć, po prostu takiej poczucia obecności, że jesteśmy razem znowu jak na Łodzi. No bo to miejsce, ta przestrzeń, w której teraz jesteśmy, gościnnie właśnie nas tutaj przyjmuje. Bardzo dziękujemy Forum Kultury Austriackiemu, które również wspierało tegoroczny flow na Wiśle. Mieliśmy na Łodzi grupę związaną z Wiedniem, międzynarodową grupę Dienstagabend. To ja może opowiem Państwu, co mamy na myśli mówiąc flow. Ponieważ jesteśmy autorkami takiego projektu artystycznego, który prowadzimy od 2016 roku, który jest rezydencją dla artystów. I mamy do dyspozycji piękną, tradycyjną Łódź Wiślaną, tak zwany galar, i zabieramy grupę artystów na dłuższe pobyty na Wiśle, na Łodzi. No i na tej Łodzi żyjemy. Mieszkamy, nie śpimy na Łodzi, zatrzymujemy się na noc, no i po prostu spędzamy kilku miesięcy, ile się da po prostu, bo tam jest najlepiej. I w związku z tym po prostu czujemy się bardzo mocno związane z Wisłą, po prostu z tą planetą, no. I bardzo nam jest ważne i drogie dla nas to miejsce i chcielibyśmy też innym artystom to udostępnić i właśnie to robimy, ale poza tym uważamy też, że każdy obywatel naszego kraju ma takie prawo, żeby poznać swoje rodzinne, no, miejsce, gdzie się... No, kraj, z którym jest związany z tej perspektywy, i to byłoby bezcenne po prostu. Ja zachęcamy wszystkich do tego, żeby się wybierali na Wisłę. I o tym będziemy mówić, jak też w tym miejscu właściwie należałoby się kulturalnie zachowywać, bo to też jest ważne. A dzisiaj jestem bardzo, bardzo wzruszona, że przyjaciele naukowcy zgodzili się, ale oni się zgodzili bez problemu żadnego, odpowiedzieć na parę takich pytań, z których niektóre są zupełnie takimi powszednimi pytaniami, z którymi się często spotykamy. A jest to... Od lewej zacząwszy, Franciszek Zanyżowski, który reprezentuje Stowarzyszenie Nasz Bóbr. Nasz Bóbr. Bóbr. Dasz Bóbr. Przemysław Nawrocki, biolog, ekspert od wody i mokradeł. Wiktor Kotowski, Uniwersytet Warszawski, również biolog, mokradła przede wszystkim. Ja tam na tej stronie, gdzie zapraszaliśmy Was na to wydarzenie, umieściłam takie mniej więcej jakieś rysy charakterystyczne, czy też biografie, żeby się Państwo zapoznali, że to są z tymi osobami po prostu z takiej bardziej oficjalnej strony. Nie będziemy tego tutaj przedłużać, bo wiadomo, że to są po prostu bardzo szacowne i mądre osoby. Są też dwie koleżanki z WWF-u, Karolina Kukielska i Zosia Pawlunikowska, Pawelska, przepraszam, Zosia Pawelska. I też bardzo dziękujemy za współpracę. No i jesteśmy my, które reprezentujemy Flow oraz Dorota Walentynowicz, która również jest z grupy Dienstagabend przedstawicielką. Tak, bo znajdujemy się na terenie wystawy, którą przygotowaliśmy wraz z grupą Dienstagabend. No i to są właśnie... Która jest wystawą poplenerową. Z rzeki Wisły.
I miała mieć tytuł Dobrze, dobrze, panie Bobrze. Tak, no ale wyszło na Bobrze Combo, no bo w końcu została zaproszona też grupa Luxus, która jest z grupą z Wrocławia i też tam stacjonowała plenerowo na wyspie. Jedna grupa drugą grupę zaprosiła, no i tak w końcu się spotkali w Warszawie. No więc zaczniemy od tego, od konkretów. Przemek. Dzień dobry Państwu. Ja chciałbym Państwu jako wstęp do naszej rozmowy opowiedzieć trochę o Wiśle, przypomnieć kilka znanych faktów, ale również nieznanych w formie prezentacji, która mam nadzieję, że ułatwi nam dalszą dyskusję, bo dobrze byłoby zobaczyć tą Wisłę, choćby w postaci zdjęć, której większość z nas, Polaków, nie zna, dlatego że z reguły to, co my widzimy, to jest rzeka widziana z mostu, najczęściej jak jedziemy samochodem, tramwajem albo autobusem. A tak naprawdę Wisła i wiele innych polskich rzek jest to coś wyjątkowego, nie tylko dla nas, tu mieszkających, ale dla wszystkich Europejczyków. Także teraz bym poprosił o zgaszenie światła i będziemy kontynuować. Wisła dzika, piękna i bezpieczna, a bezpieczna, chciałbym, żebyśmy postrzegali to bezpieczeństwo zarówno w kontekście bezpieczeństwa samej Wisły, jak i też bezpieczeństwa człowieka. Chciałbym zacząć od przybliżenia Państwu sytuacji globalnej, dlatego że ostatnio coraz częściej pojawiają się informacje o tym, że zbliżamy się do katastrofy przyrodniczej na niespotykaną skalę, która może być porównywalna do tragedii, jaka się wydarzyła przed 70 miliony lat na Ziemi, ta, która skończyła się wymarciem na przykład dinozaurów. WWF, czyli organizacja zajmująca się ochroną przyrody na świecie, w której pracuję, od lat 70. prowadzi ocenę stanu światowej bioróżnorodności w postaci monitorowania liczebności populacji kręgowców. I okazało się, że kręgowce, czyli ryby, płazy, gady, ssaki, ptaki związane z wodami w przeciągu 40 lat, czyli od roku 70 do czasów współczesnych, ich liczebność spadła aż o 80%. Gdyby to przybliżyć, to można sobie byłoby wyobrazić, że gdybyśmy tu mieli gdzieś na wśród nas 10 takich zwierząt, które żyły w latach 70., to dziś z tych 10 zwierząt zostały zaledwie 2. A do tego dochodzi jeszcze groźba zmian klimatu, które mogą dobić te resztki dzikiej przyrody, takie można powiedzieć wyspy dzikiej przyrody, do których można powiedzieć jeszcze człowiek nie dotarł w takim stopniu, żeby wyginęły żyjące tam zwierzęta. To, co się dzieje w tej chwili w Australii. Pożar, który trawi obszar wielkości województwa mazowieckiego, podlaskiego i łódzkiego razem wziętych, to jest właśnie kataklizm, który takie ostatnie wyspy dzikiej przyrody australijskiej niszczy. I to może spotykać świat coraz częściej. A przyczyny wymierania zwierząt związanych z wodami są liczne i różne, ale te najważniejsze w tej chwili to jest to, że miejsca, w których żyją te zwierzęta, czyli rzeki, są przekształcane albo są przegradzane zaporami i tak się dzieje, człowiek buduje zapory od jakichś 3000 lat, bobry od paru milionów lat, ale ta działalność człowieka postępująca przez te właśnie kilka tysięcy lat doprowadziła do tego, że mamy sytuację taką, jak właśnie na tym wykresie. Zanieczyszczenia wód stają się coraz mniejszym problemem. Jest tu cała lista innych przyczyn, ale najważniejsze jest to, że po prostu niszczymy dom tych zwierząt. Na szczęście jeszcze mamy w Polsce miejsca, gdzie te zwierzęta związane z tymi naturalnymi albo bardzo bliskimi naturalnych
rzek, gdzie mają swoje ostoje i to jest właśnie jeden z przykładów. Ostoja Natura 2000. Odpowiedzią Unii Europejskiej na degradację przyrody na świecie, także w Europie, było stworzenie systemu obszarów chronionych Natura 2000. I tu mamy przykład obszaru Natura 2000, który chroni środkową Wisłę, mniej więcej od Dęblina do początku zbiornika, który powstał po wybudowaniu tamy we Włocławku. Te liczby, które tu Państwo widzą, pokazujące, jak dużo par rybitwy rzecznej, białoczelnej, siebeczek gniazduje na tej rzece, to jest coś unikalnego w skali Europy. Druga rzeka, która ma podobnie wysokie liczebności tych gatunków ptaków, to jest kawałek nieuregulowanej Loary. Więc jest to unikat na skalę europejską. Poniżej zbiornika Włocławek zaczyna się Wisła uregulowana częściowo. W niektórych miejscach jeszcze występują fragmenty naturalne, ale generalnie jest to odcinek rzeki, która została uregulowana jeszcze za czasów pruskich. Ale pomimo tego, tamta część Wisły, chociaż nie wygląda tak jak ta, którą znamy w okolicach Warszawy powyżej i poniżej, to również ma pewne cechy, które umożliwiają gniazdowanie ptaków takich jak rybitwa białoczelna. To jest gatunek, który do życia wymaga wysp piaszczystych, nieporośniętych roślinnością i takie wyspy też występują na tym odcinku poniżej Włocławka. Jeżeli spojrzymy na wykaz gatunków i na liczebności, to one są niższe niż na tym fragmencie między Dęblinem a Włocławkiem, ale wciąż na tyle wysokie, że niezbitym faktem jest to, że jest to bardzo ważny odcinek rzeki z punktu widzenia ochrony przyrody nie tylko w Polsce, ale i w Europie, bo jest to również obszar Natura 2000, czyli uznany za ważne dla ochrony przyrody w skali całej Europy. Co jest też ważne, system Natura 2000 chroni nie tylko to, co jest naturalne albo bliskie naturalnego, ale również czasami chroni takie miejsca, które zostały przekształcone przez człowieka, ale pomimo tego przekształcenia mają wartość przyrodniczą. I tak się też zdarzyło na tym odcinku Wisły poniżej Włocławka, gdzie zapora, która tam powstała, wprawdzie spowodowała wymarcie wszystkich gatunków ryb wędrownych na Wiśle, takich, które kiedyś wędrowały pomiędzy morzem a górami, czyli jesiotra bałtyckiego, troci wędrownej, populacja zanikła, łososia, certy wymarła prawie całkowicie. Ale co jest interesujące, że poniżej zapory we Włocławku Wisła wyerodowała fragment rzeki. Wyłoniły się takie miejsca kamieniste jak te, takie rafy kamieniste. Powstały przegłębienia wyłożone sporymi kamieniami. I takie właśnie miejsce, które z punktu widzenia samej rzeki jest przykładem bardzo silnego przekształcenia, nienaturalnego, ale jednak one stały się potencjalnie cennym siedliskiem dla ryb wędrownych, które wymarły z powodu tego, że nie miały dostępu do tarlisk, na przykład tak jak jesiot w przełomowym odcinku Wisły, tym małopolskim, albo łosoś, troć wędrowna u podnóża Tatr. Ten właśnie wyerodowany fragment Wisły potencjalnie może być takim zastępczym miejscem tarła, łososi i jesiotra atlantyckiego, który zasiedlał kiedyś Bałtyk. I chciałbym tak przy okazji przypomnieć Państwu, jakie kiedyś mieliśmy ryby, pokazując, jakie duże potrafiły być jesiotry. Czyli od tego miejsca do Krzesła. To jest wielkość największych jesiotrów, jakie były kiedykolwiek notowane. Na szczęście jest szansa, że jesiot wróci do Wisły, bo
Od lat 90. jest prowadzony program restytucji jesiotrów. Wypuszczono do Bałtyku prawie 3 miliony młodych, wyhodowanych przez człowieka jesiotrów, które zaczynają osiągać wiek kilkunastu lat, mogą wracać do rzek, mogą szukać ponownie domu. I właśnie ten kamienisty fragment Wisły poniżej Włocławka, jak się okazuje, może być takim miejscem, które będzie spełniało warunki tarliska tych właśnie ryb. Na tej mapie mają Państwo zaznaczone wstępnie przebiegi wodnych autostrad, czyli byłaby to Odra, Wisła z Bugiem i łącznik przez Wartę i Noteć. Natomiast w przypadku tylko tego szlaku tak zwanego E40, czyli tego wiślanego, koszty byłyby aż 31 miliardów złotych. Można sobie wyobrazić, co za te 31 miliardów można byłoby zrobić, na przykład dla zlikwidowania smogu. Natomiast całkowite koszty budowy tych wszystkich dróg wodnych byłoby to według oficjalnych informacji jakieś 70 do 90 miliardów złotych, a według niezależnych ocen, które biorą pod uwagę to, że jeszcze nigdy się nie zdarzyło, że takie szacunki inwestycji hydrotechnicznych się w praktyce spełniły, to mogą to być koszty nawet rzędu 200 miliardów plus miliony na utrzymanie infrastruktury. Tylko po to, żeby przewieźć towary, które równie dobrze mogą być przewożone innymi środkami transportu. I gdybyśmy teraz spojrzeli na tą mapę uaktualnioną, o tą niebieską kreskę, to jeszcze dochodzi pomysł przekopania kanału łączącego Wisłę i Bug, który będzie drenował ten obszar, który jest również w kolizji z obszarami Natura 2000. I teraz pytanie jest takie, co by się stało, gdyby ta wizja tej wiślanej drogi wodnej, czyli od Gdańska przez Wisłę w rejon Dęblina i kanałem dalej do Bugu i do Prypeci, gdyby została zrealizowana. W przypadku Wisły jest to ogromne zagrożenie dla tych właśnie dwóch obszarów Natura 2000, o których wspominałem, i całego szeregu rezerwatów, a konsekwencje byłyby takie, że utracilibyśmy praktycznie największe krajowe populacje tych właśnie unikalnych gatunków, które są naprawdę unikatami nie tylko w skali krajowej, ale europejskiej. Droga wodna, tak rozumiana, czyli droga wodna o standardzie międzynarodowym, oznaczałaby, że między Warszawą a Gdańskiem powstałoby od 7 do 9 zapór, a odcinek Wisły pomiędzy Warszawą a Dęblinem zostałby przekopany, co spowoduje, że te wszystkie gatunki ptaków stracą swoje siedliska i o tyle zostanie zredukowana i krajowa populacja, co w przypadku niektórych gatunków może po prostu doprowadzić do ich wycofania się z terenów Polski. Czyli byłaby to praktycznie zagłada tych populacji, a jeśli chodzi o skalę zagrożenia, to można mówić wręcz o katastrofie ekologicznej. I teraz warto byłoby spojrzeć na tą sytuację z perspektywy europejskiego prawa. Prawo europejskie dopuszcza taką sytuację, że obszar Natura 2000 może być nawet zlikwidowany lub jego walory mogą być pogorszone, ale tylko przy założeniu, że nie ma alternatywnego sposobu realizacji celu społecznego oraz że w grę wchodzi nadrzędny interes publiczny. Natomiast te wszystkie przedsięwzięcia planowane na Wiśle, czyli budowa kolejnej tamy i zbiornika Siarzewo na przykład, czy ta kaskada Wisły, tych kryteriów nie spełniają. W związku z tym budowa dróg wodnych i zagłada obszarów Natura 2000 byłaby sprzeczna z prawem europejskim. Dlaczego na przykład mówimy, że
że nie spełnia to przedsięwzięcie kryteriów tak zwanej derogacji. Między innymi dlatego, że jeżeli sobie wyobrazimy na przykład, że rzeczywiście ważnym interesem społecznym jest ekologizacja transportu, czyli zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, to bardzo racjonalną alternatywą w stosunku do przewożenia towarów na przykład Wisłą czy Odrą jest modernizacja kolei, czyli to, o czym od dawna mówią ekolodzy, tiry na tory. I jeszcze przy okazji zaznaczyć, że ta gigantyczna degradacja przyrody polskiej wskutek budowy wodnych autostrad pozwoliłaby zredukować emisję CO2 z transportu zaledwie około 1 do 1,5%, czyli praktycznie zupełnie nieistotna wartość. Jeśli chodzi teraz o dyskutowany od przynajmniej lat 90. nowy zbiornik na Wiśle i nowa tama, czyli tak zwana tama w Siarzewie, kiedyś to była Nieszawa. Różne podawano powody jej budowy, między innymi powód konieczność zapewnienia energii odnawialnej. Ale okazuje się, że bardzo łatwo jest taką samą ilość energii odnawialnej zapewnić z alternatywnych źródeł. To wydaje się być oczywiste. Ale co jest jeszcze ważniejsze, że wszystkie elektrownie wodne w tej chwili oraz węglowe borykają się z tym samym problemem, czyli niedobory wody latem. Natomiast taki zestaw źródeł energii, czyli fotowoltaika, wiatr oraz biogazownie zestawione razem dają bardzo wyrównaną produkcję energii elektrycznej w odróżnieniu od bardzo silnego dołka produkcji energii wytwarzanej przez elektrownie wodne. Czyli nie dość, że możemy wyprodukować tą samą ilość energii alternatywnymi, bardziej przyjaznymi przyrodzie sposobami, to energia pochodząca z tych źródeł będzie lepiej spełniała potrzeby energetyczne kraju niż kolejna zapora, która też nie jest w ogóle potrzebna na przykład do stabilizacji systemu, czyli do na przykład reakcji na blackout, który się może zdarzyć. Bardzo dużo się mówi ostatnio o suszy. Rzeczywiście mamy problemy z deficytem wody, to już widać choćby w Warszawie, ale na pewno nie jest antidotum na rozwiązanie problemu suszy budowa kolejnych zbiorników, dlatego że powody są bardzo różne, nie chciałbym wnikać w szczegóły, ale również dlatego, że istnieje znacznie bardziej przyjazne dla środowiska alternatywne rozwiązanie, które jednocześnie kompensuje bardzo poważne szkody wyrządzone przyrodzie, czyli retencjonowanie wody w systemach rowów melioracyjnych. I taka analiza została wykonana na przykład dla doliny, dla dorzecza Odry. Po polskiej stronie tego dorzecza zadano sobie pytanie, ile wody można byłoby zmagazynować w rowach osuszających, gdyby wybudować na nich urządzenia piętrzące, niewielkie zastawki, które powinny tam być, a ich nie ma. Bo właściwie na 90% takich systemów rowów osuszających w Polsce nie ma zastawek. I to są ogromne ilości, to są miliony metrów sześciennych wody, które można zretencjonować, naprawiając po prostu dysfunkcyjne systemy melioracyjne, bez konieczności psucia rzek kolejnymi zbiornikami. Bo warto przypomnieć, że niezależnie od tego, jak duża jest rzeka, każdy zbiornik, każda tama to jest przerwanie ciągłości ekologicznej i duża tama szkodzi tak samo silnie dużej rzece, jak mała tama małej. Po prostu nie możemy sobie więcej na to pozwolić, pamiętając o tym wymieraniu gatunków związanych z rzekami. I teraz myślę, że warto byłoby odejść od tych technicznych argumentów, od dyskusji pomiędzy ekspertami. I ponieważ jesteśmy w miejscu, które pokazuje dzieła sztuki i dorobek naszych koleżanek i kolegów artystów, to warto przez chwilę zastanowić się nad po prostu pięknem. Nad tym, co nam dają rzeki, jeśli chodzi właśnie o ten tak ważny element naszego życia.
Jak Państwo myślą, kto namalował ten obraz? Natura. Natura, tak jest. I to jest dno Wisły pomiędzy Warszawą a Dęblinem widziane z satelity. Takie obrazy można obejrzeć, jeżeli otworzy się Google Map i próbuje się wirtualnie popłynąć wzdłuż Wisły. Tak nawiasem mówiąc, taki wirtualny spływ Wisłą jest już możliwy także dzięki Google. Dzięki tej akcji WWF-u 2 lata temu udało się 300 kilometrów Wisły w ten sposób pokazać jak Street View, że można po prostu wirtualnie popłynąć rzeką. Rzeki od lat były inspiracją dla malarzy. To jest obraz Wyspiańskiego, który najprawdopodobniej w taki sposób przedstawił Wisłę. Rzeki bardzo często malował też Chełmoński. To jest kilka przykładów rzek namalowanych przez tego wybitnego malarza. Na tej rzece biolog by zauważył wiele elementów bardzo cennych. Zróżnicowanie nurtu, naturalne brzegi. To jest to, co powinna mieć zdrowa rzeka, zdrowy ekosystem, ale też co się rzuca w oczy, to brak drzew i krzewów. Tak kiedyś wyglądało wiele dolin rzecznych z uwagi na bardzo intensywny wypas. Teraz to się trochę zmieniło i poprawiło, ale co zostało z tych rzek, które oglądał Chełmoński, nie wiadomo. W każdym razie, jeżeli się w internecie wpisze hasło Ziemia Chełmońskiego rzeki, to pojawia się taki obraz. Tak internauci pokazali rzeki z ziemi Chełmońskiego, czyli z tych pięknych, meandrujących rzek już nic nie zostało. To są kanały i to jest niestety zakorzeniony mit, bardzo powszechny, że dobra rzeka to jest uregulowana, a takie kanały, nie dość, że to są pustynie biologiczne niemalże, to jeszcze dodatkowo pogłębiają problem suszy i pogłębiają problem powodzi, dlatego że przyspieszają odpływ z niewielkich zlewni, czyli drenują te zlewnie. Woda znacznie szybciej trafia po na przykład ulewnych deszczach do dużych rzek, generując powodzie. Dlatego też ze względu na bezpieczeństwo przyrody, ale bezpieczeństwo nas samych, powinniśmy zrewidować nasze podejście do rzek. Ale mówiąc o pięknie, warto też zwrócić uwagę na jeszcze jeden jego aspekt. Mianowicie piękno może być czasami niebezpieczne. I nie mam tutaj na myśli mojej pięknej koleżanki z WWF-u, ale te piękne żółte kwiaty na włocie. To są rośliny, które dzięki temu, że są piękne, trafiły do naszych ogrodów i z ogrodów uciekły. Dredzio wiślany, zatrudniony prywatnie jako elf balkonowy w moim mieszkaniu, ma taki bukiecik, który składa się z bardzo ładnie wyglądających roślin. To jest powolnie tnący nawłoć późna i nawłoć kanadyjska. To są wszystko gatunki, obce, bardzo piękne niekiedy, ale takie, które uciekły i zaczynają wypierać nasze rodzime rośliny. W związku z tym należy też zwracać uwagę na to i to jest problem, z którym się boryka w tej chwili wiele krajów, Polska także, że czasami nierozważnie wprowadzamy do naszego kraju i do innych krajów rośliny czy zwierzęta pochodzące z odległych okolic świata, które gdy dostaną się na wolność, potrafią bardzo poważnie zagrozić rodzimej przyrodzie. Piękno jest również bardzo wrażliwe, w szczególności to piękno związane z Wisłą. Ta rybitwa białoczelna to jest właśnie ten gatunek, który do życia wymaga piasku oraz wysp. To nie jest tak, że rybitwa białoczelna zasiedli każdy dostępny piasek. To musi być wyspa gwarantująca temu ptakowi bezpieczeństwo. Ta rybitwa jest tak świetnie przystosowana do życia na piasku, że w zasadzie nie buduje żadnego skomplikowanego gniazda, a zarówno jej jaja, jak i pisklęta są wspaniale zakamuflowane dzięki
kolorowi dzięki plamkom. Na pewno Państwo dostrzegają pisklaka na tym zdjęciu. Jest on w tym miejscu, a matka lub ojciec, rybitwa, wynosi skorupkę, z którego się ten pisklak wykluł, żeby nie zwrócić w ten sposób uwagi na pisklęta drapieżnikom. Natomiast niestety jest też tak, że nie tylko dla rybitw białoczelnych Wyspy Piaszczyste są atrakcyjne, ale i dla nas ludzi także. Każdy z nas niewątpliwie chciałby być Robinsonem Crusoe, natomiast jak się płynie Wisłą, to jest też pokusa, żeby się na Wiśle zatrzymać. I wystarczy, że się zdarzy taka sytuacja, jak na tym zdjęciu poniżej, że pojedyncza osoba czy dwie osoby postanowią spędzić kilka godzin na pięknej, piaszczystej wyspie w czasie upalnego wiosennego dnia. I konsekwencje będą takie, że zginą wszystkie pisklęta z uwagi na przegrzanie, że zginą zarodki w jajach zalężonych, takich, z których pisklęta niedługo by się wykluły, dlatego że tylko to, że rybitwy potrafią chłodzić gniazdo, powoduje, że pisklęta i jaja są w stanie wytrzymać tak wysokie temperatury. To jest czasami powyżej 60 stopni. Dlatego bardzo ważne jest, żeby mieć to na uwadze, żeby po prostu tego, co się kocha, nie zadeptać. Można się oczywiście też spotkać z taką tezą, że a co to szkodzi, że jakaś jedna sieweczka, tu na górze jest pokazany pisklak sieweczki rzecznej. To jest jeden z najpiękniejszych pisklaków na świecie niewątpliwie. I spotkałem się z opinią jednego z wodniaków, który się oburzał, że dostał mandat za to, że jego pies zagryzł piskle sieweczki. Że nic się nie stało, to tylko jedno piskle. Ale gdyby spojrzeć na to, czym Wisła jest, jak wrażliwe są te ptaki, to pojawia się w związku z tym kwestia taka, jak podejść do racjonalnego, rozsądnego użytkowania Wisły. Na pewno wielu miłośników przyrody chciałoby spłynąć Wisłą kajakiem czy kanadyjką. I mamy jeszcze dodatkowo odradzającą się żeglugę tradycyjną. I w związku z powyższym ja bym sugerował osobiście postawić duży znak zapytania nad rozwijaniem żeglugi, rekreacji opartej na kajakach i na kanadyjkach, dlatego że wiele wskazuje na to, że będziemy mieli do czynienia z osobami, które w ogóle Wisły nie znają, które nie zdają sobie sprawy z tego, że na tych piaszczystych wyspach wyglądających jak pustynia może gniazdować jakiś ptak. Nie umieją interpretować zachowania się ptaków. Na przykład to, że ptaki alarmują, że wskazują na zagrożenie. I dlatego moim zdaniem świetnym rozwiązaniem dla Wisły jest odradzająca się żegluga tradycyjna z dwóch powodów. Ten pierwszy plus polega na tym, że jest to unikalne dziedzictwo kulturowe, nasze własne. A drugi plus, może nawet jeszcze ważniejszy, polega na tym, że jeżeli byśmy chcieli zobaczyć Wisłę i dokonać takiego spływu łodzią, którą dowodzi doświadczony kapitan, to jest wysoce prawdopodobne, że on tak poprowadzi łódź, że nie będzie płoszył ptaków, że nie doprowadzi do tego, że wysiądziemy, czy załoga nie wysiądzie na Wiśle z gniazdami, tylko odpocznie na przykład na brzegu, więc jest o wiele większa szansa, że turystyka taka ekologiczna i rekreacja oparta na tradycyjnej żegludze nie spowoduje szkód wśród gniazd i piskląt tych niezwykle wrażliwych gatunków ptaków. I dlatego podsumowując, to co możemy zrobić niemalże natychmiast, to jest zacząć pracować nad czymś w rodzaju takiego kodeksu honorowego wodniaka, zwłaszcza wiślanego, bo Wisła jest szczególnie wrażliwa. Odrze na przykład nie ma wysp z rybitwami, ale Wisła, Bóg, Pilica to są takie miejsca, gdzie
gdzie zawsze trzeba to mieć na uwadze. Natomiast jeśli chodzi o te sprawy wielkie, strategiczne, które można powiedzieć są rozstrzygane na poziomie polityków, najwyższych urzędów w państwie, to mamy problem taki, że do tej pory to był monolog jednej strony oparty na tylko w pewnym fragmencie dostępnych faktów i na pewno jest czas na inne postawienie pytania, że nie powinniśmy pytać, jak zbudować kaskadę dolnej i środkowej Wisły, przyjmując a priori, że po rzece zawsze musi pływać barka, tylko postawić pytanie otwarte, czyli jak najlepiej zagospodarować Wisłę dla dobra ludzi i przyrody, mając na uwadze między innymi właśnie to, jak unikalną rzeką jest Wisła. Warto też pamiętać o tym, że my, to pokolenie siwowłose jest ostatnim pokoleniem, które miało lepiej niż poprzednicy i dlatego musimy wsłuchiwać się bardzo uważnie w głos młodych, którzy zaczynają nam stawiać bardzo niewygodne pytania dotyczące ich przyszłości w kontekście przyszłości całej Ziemi, a szczególnie przyrody, z uwagi na to, że jeżeli nie zatrzymamy ocieplania się klimatu i nie podejdziemy poważnie do tego, że również i my, tu siedzący, jesteśmy odpowiedzialni za to, że płonie Australia poprzez spalanie węgla, czy korzystanie z paliw kopalnych napędzających samochody, czy w inny sposób powodujący ogromną emisję gazów cieplarnianych. Jeżeli czegoś nie zmienimy, stracimy przyrodę, stracimy miliony gatunków i stracimy przyszłość naszych dzieci i wnuków. Także dziękuję Państwu za uwagę. To był wstęp do, myślę, dalszej dyskusji na temat przyszłości Wisły. A korzystając z okazji, chciałbym jeszcze na ręce Ewy przekazać prezent. Album Wisła, Królowa Rzek. Jest to dla mnie książka szczególna, dlatego że to jest spełnienie marzenia mojego własnego, żeby pokazać w postaci pięknej książki tą zupełnie nieznaną Wisłę, czyli tą Wisłę dziką. Jest to spełnienie marzenia Artura Tabora, wybitnego fotografika polskiego, który dostarczył wszystkich zdjęć w tej książce. Jest to niestety ostatnia książka Artura, bo Artur zginął w Mongolii. Także to jest coś, co dla mnie jest swego rodzaju symbolem i myślę, że ta książka trafiła w najlepsze ręce, bo siostry rzeki i artystki zrobiły ogromnie dużo, również w tej takiej, można powiedzieć, zapomnianej sferze. W tej sferze pokazania, że Wisła to jest nie tylko przyroda, nie tylko energia, nie tylko droga wodna, ale przede wszystkim piękno. Bardzo Ci dziękuję, Przemku, to było świetne. Myślę, że jesteśmy super wprowadzeni. Właśnie nie wiem, bo mówiliśmy o tym w naszej rozmowie, żeby pogadać trochę właśnie o kulturze pływania po Wiśle, gdybyśmy mieli jednak taką możliwość, ale trochę nam tutaj to... Trochę powiedzieliśmy o tym. Czy mamy jeszcze chęć mówić o tym, co dalej, czy możemy dalej przejść do naszych pytań codziennych? Może później. Czyli może teraz jeszcze powiemy coś, pogadamy sobie o tej retencji, o której tutaj mieliśmy trochę więcej pogadać. Ja myślę tak, że fajnie byłoby posłuchać, co ma do powiedzenia Wiktor, bo to kolejna właśnie, tak? Tak. Żebyśmy podjęli dyskusję. Jednak podjęli. Jak wejdziemy w inny już temat, to te tematy? Temat, w którym byśmy chcieli podyskutować. Ja tutaj mam parę uwag, które chciałbym... Ja rozumiem, ale ja, bardzo dobrze, to świetnie. Ale my, myślę, że może byśmy... żebyśmy jednak pogłębili dalej temat. To naprawdę jest ważne, żebyście dostali jakąś, jak już tutaj przyszliście i zdecydowaliście się na coś, to jeszcze posłuchajcie, co mają do powiedzenia ci, którzy dobrze wiedzą, co się dzieje na rzece i jak to... Wie pani, ja się urodziłem nad Wisłą, wychowałem nad Wisłą i znam Wisłę. Wiktor Kotowski ma taką...
fajną opowieść, że naprawdę... Dobra, jeszcze pogadamy naprawdę. Będzie czas. Dajmy jeszcze się wypowiedzieć naszym gościom, dobra? Dziękuję bardzo. Więc Wiktor, który... Tak. Dzień dobry Państwu. Dobry wieczór. Mogę siedzieć? Tak, proszę. Bo ja nie przygotowałem prezentacji, bo to nie konferencja. Więc. Ja jestem biologiem, ekologiem i jestem ekologiem zarówno jako naukowiec, jak i jest to mój światopogląd, to tak powiem. Czyli różne znaczenia słowa ekolog mogą się spotkać w jednej osobie. Niedawno mój znajomy, profesor, bo to chyba ja muszę zapożyczyć na początek czyjąś opowieść i to jest chyba Zbyszka Karaczuna wypowiedź ostatnio, ale nie jestem na 100% pewien, nie ma go tutaj, więc nie zweryfikuję. Powiedział, że zapytał swoich znajomych inżynierów, ludzi wykształconych, aczkolwiek nie przyrodników. Dlaczego? Nie, przepraszam. Ja łatwo zbijam się z wątku, więc poprosił. Zapytał ich, skąd się w rzece bierze woda. No i to prawidłowo powiedzieli, że bierze się ze źródła. Dzieci by pewnie jeszcze rozwinęły wątek, że z mniejszej rzeki, a mniejszej rzece jeszcze z mniejszej rzeki i tak dalej. Ale padło następne pytanie, skąd się bierze w źródle. I tutaj zajęło kilkanaście minut, zanim doszli do odpowiedzi, że z deszczu. I ja myślę, że ten przepływ wody w przyrodzie nie jest dla nas wszystkich oczywisty. Rzeki bardzo wiele osób postrzega z perspektywy punktowej, lokalnej. Widzimy kreskę w krajobrazie, którą płynie woda. Dlatego mi się bardzo podoba to hasło wasze flow, bo rzeka jest o przepływie. A funkcja rzeki w krajobrazie i w regulowaniu ekosystemu może być tylko zrozumiana poprzez zlewnię. Rzeka jest zlewnią, rzeka nie jest tylko tym korytem, w którym płynie woda, ale rzeka jest tą wodą i jest generalnie połączona ze wszystkimi innymi rzekami, a na rzekach zlewnia się nie kończy. Zlewnia jest zdefiniowana właściwie wyłącznie jako flow, jako teren, z którego spływa woda do konkretnej rzeki, a nią do morza. Ale dobrze, skoro w źródle woda bierze się z deszczu, to skąd się bierze woda w deszczu? Woda w deszczu, wiecie Państwo, skąd się bierze woda w deszczu? Ale skąd? Zbiera się w atmosferze. Skąd odparowywuje? No więc właśnie. W zależności od tego, gdzie jesteśmy na kontynencie, to ilość opadów, które są wygenerowane z wody wyparowanej z mórz i oceanów oraz tej, która paruje lokalnie z lądów, jest bardzo różna. W większości zachodniej Europy przeważają znacząco 80-90% do 100. To jest ta woda, która paruje z oceanu i mórz, dociera na ląd i to jest deszcz. Ale my jesteśmy w przejściu do klimatu kontynentalnego i u nas 40% deszczów jest generowanych poprzez mały obieg wody, czyli tą wodę, która paruje nam w obrębie lądów. Przede wszystkim wcale nie z rzeki i jezior, tylko przede wszystkim wyparowuje ją roślinność w procesie zwanym ewapotranspiracją, czyli połączenie parowania i transpiracji. Generalnie im większa biomasa roślinna, im więcej tej roślinności, im bliżej ta roślinność ma do wody, żeby ją wyciągnąć, tym więcej tej wody krąży w lokalnym obiegu. Im bardziej niszczymy tą roślinność, czyli zamieniamy na przykład lasy na pola uprawne, albo osuszamy mokradła, tym mniejszy jest ten lokalny obieg wody i tym bardziej zależymy, jeśli chodzi o deszcze, od tego dużego obiegu wody, parowanie z oceanu, przepływ chmur nad kontynent i opad. No tylko, że jeżeli 40% naszych deszczy zgodnie z tym naszym miejscem na kontynencie miało być generowane na lądzie, no to jeżeli my zubażamy ten obieg lądowy i ten lądowy obieg rzeki, to jest prosta droga do stracenia przynajmniej tej części naszych opadów, prawda, tych 40%. A generalnie tam to nie jest aż takie proste, jak ja opowiadam i hydrolodzy pewnie by tą opowieść skomplikowali.
I teraz z naszych mokradeł, no bo ta rzeka jak spadnie z deszczem, no to ona od razu do rzeki nie trafia, prawda? Tylko częściowo wraca do obiegu, bo ją roślinność wyłapie, a częściowo wsiąka w ziemię, uzupełnia źródła. Zanim trafi do rzeki, zwykle trafia na jakieś mokradła, jeśli rzeka jest naturalna. Między rzeką a lądem jest bagno. I to bagno wyłapuje z tej wody wszystko, co ono, znaczy większość tego, co ona do tego momentu dostarczyła. Osuszając 86% naszych torfowisk w Polsce, co nie jest rekordem Europy, Niemcy osuszyli 98%, spowodowaliśmy, że ta woda po pierwsze znacznie szybciej dociera do rzeki, bo zamiast sączyć się przez bagno, które by oddało dużą jej część do atmosfery, ona rowami zacina do rzeki. Później wiele z tych rzek, zanim dotrzemy do Wisły, to wiele z tych rzek, które kiedyś płynęły tak, małe ciurki, strumyczki, teraz też wygląda jak rów. Średnie rzeki też często wyglądają jak kanał, i widzieliśmy. Więc ta woda nie dość, że nie ma szansy odparować na lądzie, to jeszcze my jej przyspieszyliśmy odpływ do rzeki, do większych rzek, a więc generalnie do morza. No i dziwimy się, że mamy suszę. A suszę mamy również dlatego, że klimat w Polsce w tej chwili jest cieplejszy o ponad 3 stopnie, 3,6 stopnia w porównaniu z drugą połową XIX wieku. Ten jeden stopień ocieplenia w skali globalnej rozkłada się bardzo nierówno. W Polsce ten rok był cieplejszy o 3,6 stopnia od epoki przedindustrialnej. Cieplejsza atmosfera, no to wiadomo, parowanie jest intensywniejsze, jak jest cieplej, ale cieplejsza atmosfera też mieści więcej pary wodnej, zanim ona się skropli, znacznie więcej. Więc to są proste fizyczne procesy, które powodują, że tej wody zaczyna nam brakować w rzece, na polu, na łące, w lesie, a w końcu w kranie również. Tylko jak chcemy zrozumieć, jak... Czyli wracając do twojego pytania o retencję, bo ta retencja jest wszędzie. Ona jest przede wszystkim, powinna być w krajobrazie i ta woda powinna krążyć. Jeśli pytanie padło, czy zbiorniki zaporowe mogą zretencjonować wodę, no przecież my tej wody rurami, pompami nie rozprowadzimy z powrotem na pole. My jedyne, co możemy zrobić zbiornikami, no to wrzucić tam pompy i pompować do miast, czyli mieć tam ujęcia wody, ale to jest tylko jeden z bardzo niewielu aspektów suszy, które nas dotykają. Najważniejsza jest to rolnicza i tutaj zbiorniki absolutnie w ogóle nawet w żaden sposób nie naprawiają tej sytuacji. No właśnie, bo patrzyłam na taki opis Doroty Serwecińskiej, gdzie ona opisuje na przykładzie jednej tam, nie pamiętam jak się nazywa ta rzeka, ale to jest w pobliżu Tanwi. I tam jest takie opracowanie, które porównuje ile tego zasobu tej wody zretencjonowanej można byłoby uzyskać, budując na torfowisku zresztą zbiornik, a ile się otrzymuje tej wody po prostu z torfowiska i z tych terenów zabagnionych. Więc kurczę, ja nie wiem na jakiej zasadzie. Każda woda, którą wykorzystujemy, przepłynęła i była kiedyś zretencjonowana w jakimś mokradle. No właśnie. Chyba, i potem na miejscu tego mokradła będziemy budować zbiornik, żeby tam łapać wodę, to ja tego nie rozumiem. Chciałam wyjaśnić Państwu, jak ja to rozumiem. Ja uważam, znaczy trudno nie zauważyć, że do zrobienia takiego wtórnego zbiornika potrzebne jest dużo betonów oraz zatrudnienie konkretnej firmy. I zwykle to jest prywatna firma, która w ten sposób zadłuży gminę i zadłuży nas jako obywateli i przetransferuje te pieniądze z pożyczek zwykle do swojego własnego budżetu, bo są wysokie inwestycje. Natomiast o pożytku czy szkodzie dla społeczeństwa czy środowiska nikt tutaj nie myśli. To są konkretne pieniądze do zarobienia, których te osoby sobie tak sobie zaplanowały, taki biznesplan. I mamy do czynienia z biznesplanem, prawda? My tak to widzimy w każdym razie, a nam wolno to powiedzieć. Ale chciałam w związku z tym też jeszcze... A ja to rozumiem, nie wiem, czy Państwo to rozumieją, to co mówi Wiktor, bo dla mnie to jest jakoś wyraźnie ten obraz widzę. Ale chciałabym pociągnąć ten temat i zapytać się o ten taki codzienny, ja się często właśnie przekomarzam, pytam, czy drzewa, właśnie korzenie drzew, czy one scalają brzeg rzeki, czy one rozsadzają brzeg rzeki? Jak to jest? Czy trzeba po prostu wycinać
po prostu i oczyszczać brzegi rzek, czy trzeba po prostu, czy można pozwolić jednak i jak możemy się, jak możemy się do tego ustosunkować na co dzień? Beton wiąże lepiej. Beton wiąże Jakbym lepiej. Miał wybierać, czym ustabilizować Ale... rzekę, wybrałbym beton. To zależy, co chcemy osiągnąć, nie? Znaczy... Właśnie, ale czy są różnice? Znaczy, drzewa i stabilizują, i zmieniają nurt. No bo korzenie drzew stanowią przeszkodę, więc powodują, że ten nurt zaczyna skręcać. Pod korzeniami tworzą się wygrzebane przez wodę głębsze miejsca, plosa, gdzie indziej tworzą się bystrza, więc nurt takiej rzeki, gdzie te korzenie wchodzą, jest kompletnie inny. Taka rzeka żyje, bo ma różne siedliska dla różnych gatunków ryb, różnych gatunków roślin. Natomiast no i takie drzewo może się przewrócić w końcu, powodując, że ta rzeka będzie musiała jakoś je ominąć. Ale z drugiej strony ten nurt, pomimo że on będzie kręty i zróżnicowany, rzeczywiście jeżeli te drzewa nad rzeką są, to ona nie będzie miała aż takiego potencjału erodowania, jak rzeka, nad której te drzewa wycięto. No bo ona wtedy ma do dyspozycji... tak było z Wisłą, prawda? Że kiedyś Wisła była rzeczywiście rzeką mandrującą, a teraz mówi się, że Wisła jest rzeką wstęgową, tak? Że jednak, że no ale to z Wisłą, bo to, o czym mówię, to jest raczej coś typowego dla mniejszej czy średniej rzeki. Wielka rzeka ma ogromny potencjał i erozji, i sedymentacji. To, że Wisła się zmieniła i że niesie taką ogromną ilość materii pylastej, którą osadza, że ma mętną wodę, bo to nie są nasze zanieczyszczenia, to jest kwestia wylesienia zlewni. To jest zupełnie inna skala niż jeśli mówimy o roli drzew w przypadku rzeki, która no nie wiem, może być strumieniem, no, rzeki, która ma szerokość kilkunastu metrów powiedzmy, czy 20-30, a nie kilkuset. No, zamieniliśmy zlewnia, czyli obszar, z którego woda spływa do Wisły, został wylesiony zasadniczo. Większość, czyli lasy. Lasy zostały zamienione na pola. Lasy zostały zamienione na pola, a z tych pól gleba najróżniejsza zostaje... Tak. To jest jedno z największych zagrożeń cywilizacyjnych dla całej Ziemi, erozja gleby. Bardzo poważne zagrożenie. Cząstki pylaste i laste z tej gleby spływają do Wisły, więc ona ma taki charakter i też niesie również dlatego tak bardzo dużo materii mineralnej, różnych cząstek. Z tego powstają nam te wyspy najróżniejsze. Z tego też są żyzne tereny zalewowe, bo ona osadza później te cząstki mineralne razem z przyczepionymi do nich fosforanami na przykład, które użyźniają nam gleby. Więc póki Wisła żyje, to ona tworzy wciąż nowe siedliska. No więc z tymi drzewami to różnie bywa, zależy gdzie one są, ale one w rzece są potrzebne. Ja wciąż wracam z Wisły do tych mniejszych rzek, bo trochę się z nimi na nich bardziej znam, a po drugie ja myślę, że musimy patrzeć na rzekę naprawdę jako na zlewnię. Tak jak ja bardzo lubię porównywać rzeki do systemu, do układu krwionośnego człowieka, bo one, tak jak układ krwionośny, nie tylko transportują ciecz po organizmie, czyli po krajobrazie, ale dostarczają ją do różnych narządów albo odbierają, które jakoś funkcjonują. Wyobraźmy sobie, żebyśmy zrobili bypass nerek, bo chcielibyśmy, żeby krew szybciej płynęła. I organizm umiera. I w ten sposób właśnie zbypasowaliśmy nerki krajobrazu, czyli wszystkie mokradła nadrzeczne. Regulując rzeki spowodowaliśmy i robiąc rowy, spowodowaliśmy, że woda coraz bardziej zanieczyszczona, no bo my dostarczamy ogromne ilości nawozów sztucznych na pola i ta woda spływa do tych rowów, trafia prosto do rzeki, omijając nerki, które by ją kompletnie oczyściły. No właśnie, a to mówił Przemek, mówił o tym, jak można byłoby właściwie zatrzymać wodę też przy odrze, no nie? Że te wszystkie, że tam już zostało dużo, bo tam zostało zmeliorowane. Tylko to oznacza, że te zmeliorowane obszary muszą zmienić trochę swoją funkcję. Tak? My nie możemy na czymś, co było bagnem, wciąż uprawiać roślin, które wymagają warunków suchych, czy względnie suchych, tak jak sucholubne czy świeże, tak zwane trawy siedlisk świeżych, które normalnie
nie rosną nigdy na bagnie. My je osuszyliśmy i teraz chcemy, żeby tam rosły. Na niektórych torfowiskach osuszonych chcemy, żeby rosła kukurydza, ziemniaki, zboża, które pochodzą z klimatu półpustynnego generalnie. No, kukurydza przecież roślina półpustynna z Meksyku, zboża z południowo... No, ale moglibyśmy się przestawić. No, ja pamiętam, że była taka dyrektywa unijna, że wszędzie, gdzie rolnicy dostają dopłaty, to się wysadzi drzewa orzechowe. Ja się pytałam, po co te drzewa orzechowe? No bo na to jest dotacja. Mhm. No, tak, więc, przecież to można jakoś załatwić. Gdybyśmy załatwili dotację na uprawę trzciny, to być może byśmy uratowali bagna i spowodowali, że zaczęlibyśmy je z powrotem nawadniać. Myślę, że tędy droga, prawda? To o to chodzi generalnie, bo z tej trzciny czy z pałki wodnej można też naprawdę mnóstwo rzeczy wyprodukować. Kapelusze też, nie? Na przykład kapelusze, ale można też dużo bardziej technicznie zaawansowane rzeczy, ale nie będę może w to teraz wchodził. Można energię, można budować i można pleść. Ja bym jeszcze, dobra, ale tak. Mam dom obcieplany trzciną. Znakomicie. Chałupę przeszło stuletnią wiejską. Ale czy to ta technika teraz zyskała nową nazwę, bo na to się mówi paludikultura, czyli rolnictwo na ponownie nawodnionych mokradłach, torfowiskach. Od agriculture, paludiculture, bo palus to bagienny. No i próbujemy to w gronie osób zajmujących się ochroną bagien jakoś promować. Jest kilkanaście firm, które już zaczynają produkować na skalę. Czyli mamy jeszcze bagna w Polsce? Biznesową. Mamy kilkanaście procent naszych bagien wciąż w stanie bagiennym, 80 kilka załatwiliśmy. Ale możemy je odzyskać. To nie jest tak, że my... To, że one są osuszone, powoduje, dokłada się do katastrofy klimatycznej, którą generujemy przy okazji. Poza tym, że straciliśmy mechanizm oczyszczania rzek, dodatkowo jeszcze regulując rzeki, no to dokładamy gazy cieplarniane, bo osuszone torfowiska emitują dwutlenek węgla. Ten torf zaczyna się rozkładać jak ziemia kompostowa. A zbiorniki wodne, te sztuczne, emitują ogromne ilości metanu. To jest około 3% metanu w skali świata, emisja ze zbiorników zaporowych. No bo przed zaporą akumulują się osady, zwykle to są bardzo żyzne. Najbardziej emitują te, które są w rzekach niosących dużo substancji pokarmowych, czyli w zlewniach rolniczych. I tam rzeczywiście te osady emitują bardzo dużo metanu, więc to się też dokłada. A czy ja bym teraz się jeszcze zapytała, jak mają się do tego bobry? Mnie? Nie, Franciszka. Ja teraz tylko powiem jedno zdanie. Moim zdaniem zwierzęcia, tak, które robi więcej dla człowieka w krajobrazie w Polsce dobrego niż bobr. Bardzo Ci dziękuję. Dobry wieczór. Możemy przestawić? Chodź tutaj. Lubię mieć kontakt wzrokowy ze wszystkimi. Jak się do tego mają bobry? No właśnie tak jak właśnie zostało to przed sekundką powiedziane, nie ma drugiego zwierzęcia, które by zrobiło tyle dobrego dla środowiska, dla rzek, w ogóle dla środowiska, dla ludzi, dla wody, dla retencji. I dlatego chyba... Znaczy ja tak uważam, może dlatego, że zajmuję się bobrami, ich ochroną, ale uważam, że to powinno być zwierzę, które natychmiast powinno być wprowadzone na listę gatunków objętych całkowitą ochroną. Powinniśmy się zaprzyjaźnić z tym zwierzakiem, docenić jego działalność i przestać myśleć o nim jako szkodniku, tylko skupić się na tym, co dobrego robi. Bóbr w zasadzie jest na tej planecie mniej więcej od 30 milionów lat. Takie są dokumentowane. Także całkiem sporo i przez te 30 milionów lat zajmował się rzekami, budował na tych rzekach i w zasadzie to jest jedyny osobnik, który powinien budować na rzekach. My jako ludzie nie powinniśmy tego robić, bo tego nie potrafimy zupełnie. 30 milionów lat działalności bobrów skutkowało tym, że ten świat wspaniale funkcjonował, a 100 lat tak naprawdę naszej działalności doprowadziło do tego, że jesteśmy na progu klimatycznej katastrofy. No troszeczkę więcej, tak, ale no, generalnie ta cała melioracja i cały przemysł ciężki, to wszystko to jest jakby też powiązane, tak, jedno z drugim. Ten największy okres to jest zeszły wiek i obecny.
Czego powinniśmy się, znaczy może nie tyle, co czego powinniśmy się nauczyć, bo my wiemy, czego powinniśmy się uczyć od bobrów, żeby zostawić naturę w spokoju po prostu, przestać ingerować w nią. One ingerują, nie? Bobry, coś tam broją. To znaczy tak, generalnie chodzi mi o to, że powinniśmy się nauczyć, że my tego nie potrafimy, przyjąć to do wiadomości i zostawić przyrodę w spokoju. I to by się, i cała reszta by się naprawiła tak naprawdę. Potrafimy, tylko nie chcemy. Zgadza się, nie chcemy albo mamy inne priorytety, tak? Nie wiem, czy dobrą cyfrę podam, natomiast jeżeli właśnie tak już wracając do retencji, czyli tej wody, która jest zretencjonowana w Polsce, dane, których powiem, to są dane na rok 2010, to zostało jakoś tam oszacowane przez Andrzeja Czecha i ludzi z Uniwersytetu Krakowskiego. Wody na tamten czas zretencjonowane na terenie Polski przez bobry to było 30% wszystkich wód, które mamy zretencjonowane. Nie wiem, czy te dane się... Nie wiem. No, tak jest w pracy napisane. Ja ufam, że tak jest. Zostało to policzone dosyć, wydaje mi się, że dosyć dokładnie. To jest adwokat bobrów oczywiście. 30% zretencjonowanej wody w momencie, kiedy populacja tego bobra była wtedy, w 2010 roku, troszeczkę mniejsza niż teraz jest, niższa. I kiedy w zasadzie na wszelkie sposoby utrudnialiśmy im życie. Czyli ta woda tak naprawdę była zretencjonowana tylko na jakichś nieużytkach, lasach, w puszczach i przy ewentualnie gdzieś przy rzekach, gdzie po prostu tego nie ruszaliśmy. Strasznie dużo bobrów jest w tej chwili w obszarach zurbanizowanych. No niestety, tak? Rzeki są wybetonowane, więc nie mogą tam mieć siedlisk. W lasach są niepożądane czasami, bo wycinają drzewa, więc lasy państwowe mają stratę i dla nich jest to szkodnik. Więc przychodzą w miejsca, gdzie coś mogą zrobić, tak? Zasiedlają nawet rowy melioracyjne, ale tam znowu powodują tak zwane szkody rolnicze chociażby, bo zalewają pola. I takie się robi koło troszeczkę zamknięte, tak? Czyli przepędzamy ile się da bobrów, jeżeli tylko przyjdą, zrobią nam jakąś szkodę, to je wypędzamy, niszczymy tamy bobrowe, próbujemy je przesiedlać, ewentualnie zdarza się również, że są zabijane, mimo że są pod ochroną częściową, ale są. I teraz tak, jeśli byśmy zostawili te bobry w spokoju, zostawili w spokoju rzeki, to podejrzewam, no nie wiem, no tutaj być może strzelę trochę kulą w płot, może nie, ale wydaje mi się, że jeżeli byśmy przy tej populacji bobrów, która obecnie jest w Polsce, zostawili je w spokoju i zostawili w spokoju rzeki, to tej wody byśmy mieli z dużą górką. Te 30%, które obecnie jest, czy tam było w 2010 roku, myślę, że spokojnie byłoby w stanie się przekształciło, no wiadomo, tak, nie cała woda byłaby... Rzucę Państwu dwie liczby. W roku 2019 tylko na samym terenie Małopolski zostało zlecone i przeprowadzono zniszczenie 196 tam bobrowych, czyli zbiorników, a w ostatnich miesiącach ubiegłego roku na samym Mazowszu przegłosowano odstrzał 1500-800 bobrów. Nie wiem, skąd się wzięła to liczba, widocznie jakiś ekspert wyliczył procentowo. Głosowania na ten temat przeprowadzono internetowo. Tylko opcja, tak lub nie. Tak, myślę, że jeżeli chodzi o... Myślę, że jeżeli chodzi o tą cyfrę, jeżeli chodzi o niszczenie tam bobrowych, to jest to cyfra bardzo zaniżona, gdyż jedna zgoda RDOŚ-u, którą... Ja mam nawet, no nie teraz tu w ręku, ale mam ją u siebie na komputerze. Jedna zgoda, których jest bardzo, bardzo dużo, opiewa na przykład zniszczenie 210 tam bobrowych na odcinku
różnych, znaczy na kilku odcinkach różnych rzek, w jakimś tam jednym powiecie, tak? Jest jedno województwo, znaczy jest przepraszam, jeden jakiś tam powiat, jest ileś gmin, gdzie w okolicach Siedlec, całkiem niedaleko, gdzie jest wydana zgoda RDOŚ-u na zniszczenie wszystkich tam, jakie by się pojawiły, na wszystkich ciekach wodnych i ta zgoda jest wydana do końca roku 2023. Skala niszczenia siedlisk bobrowych jest przeogromna. Ta firma nazywa się, wyjaśnię skrót dla niewiedzących, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Tak. Jeszcze dodam, jeżeli chodzi o te zgody, które są wydawane przez RDOŚ, większość zgód, znaczy większość tych wniosków, tych decyzji, które RDOŚ wydaje, to są decyzje na podstawie wniosków składanych przez Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Więc Wody Polskie z jednej strony teraz piękną kampanię tworzą, Stop Suszy chyba się nazywa, tak? Stop Suszy, tak jest. Cudowna kampania, która mówi o tym, że powinniśmy chronić rzeki, retencjonować. Jest strasznie duży dokument stworzony, pięknie opisujący, znaczy pokazujący wizję też tego, co się może wydarzyć, jeżeli nie naprawimy czegoś. Jednocześnie chcą retencjonować, chcą przywrócić część rzek naturze. W całym tym dokumencie nie znalazłem nawet jednego zdania, w którym byłoby słowo bóbr. Czyli chcą wydać kupę miliardów na naprawę czegoś, co już popsuliśmy my jako ludzie, ale zupełnie zapomnieli o tym, że jest taki osobnik, całkiem miły, który zrobi to za darmo. Zupełnie za darmo. Znaczy to za darmo. Nie ma w tym kasy. Troszeczkę musimy zapłacić oczywiście, tak? Musimy też sobie oczywiście porównać, jaka jest skala, bo w tej chwili szacuje się mniej więcej w skali roku szkody wypłacane za, znaczy wszystkie wypłaty, tak, związane ze szkodami wyrządzonymi przez bobry w skali roku, to jest kwota pewnie tam blisko w tej chwili około 30 milionów złotych. Z jednej strony wydawałoby się, że to jest no, całkiem sporo, ale czy to jest faktycznie tak dużo? Biorąc pod uwagę te nadużycie, jakie mamy w różnych mafiach, to jest nawet nie kropla. Zdecydowanie tak. My będziemy jako stowarzyszenie, zresztą też niedługo ruszy też kampania informacyjna, będziemy bardzo mocno chcieli przekonać, myślę, że się to nie uda, niestety jestem pesymistycznie nastawiony do obecnych rządzących, do osoby, które decydują o tym, natomiast my będziemy bardzo mocno chcieli zaznaczyć, że powinniśmy przede wszystkim przekształcić swoje myślenie z takiego, że to nie są szkody, że bobry nie wyrządzają szkód, tylko one oczywiście pomagają, naprawiają to, co my już popsuliśmy i żeby zrezygnować z czegoś takiego jak wypłata szkód, a dać dotacje osobom, które na swoim terenie takie siedlisko bobrowe mają. To się bardzo fajnie sprawdziło przy okazji szubrów nawet chyba, tak? Tak chyba zostało wprowadzone. Były na początku szkody wyrządzone przez żubry, rolnicy mieli straszne problemy, łąki zryte, straszne larmy i tak dalej. Jak się okazało, że można to zrobić inaczej i zrobiono dotacje, gdzie płacono rolnikom za to, że udostępniają kawałek swojej łąki plus jeszcze jakieś tam snopy, siana i tak dalej dla żubrów, to między sobą się nawet kłócili, który ma tą łąkę zrobić. Więc to da się zrobić, tak? Da się pogodzić. Jeszcze pytanie. W zeszłym roku czy dwa lata temu ta dotacja została cofnięta, żeby zaczęły się znowu robić problemy z żubrami? Tak, bo jest ich dużo i już jest chęć do zabijania ich, do strzelania do nich, tak? To jest naturalne wśród tego środowiska.
Są to płatne polowania, proszę tak, Państwa. Oczywiście, więc i gotówkowe, więc znaczy jakby walutowe, więc no nie są małe pieniądze. Czy za odstrzał żubra tam chyba sobie liczą? 10 000? No tam za całość pewnie tak, chyba tak. Za około 20 tysięcy. Za, no bo to też zależy, czy to jest samiec, czy samica, mały, duży i tak dalej, ale generalnie tam jest około 20 tysięcy za samo zastrzelenie żubra, a do tego jeszcze jak taki... O żubrach teraz mówimy. I faktycznie jest tak, że jeszcze dodatkowo tam jeszcze muszą zapłacić jakąś też sporą kasę, jeżeli chcą mieć trofeum, tak, czyli tam... głowę odciąć, żeby tam mogli sobie gdzieś na ścianie powiesić na jakieś takie historie. No, pieniądze duże, biznes całkiem spory. Tak to wygląda. Nie wiem, chyba troszeczkę odszedłem. Nie odszedłeś, tylko ja się zastanawiałam, bo takie miało być pytanie, no co możemy zrobić w ogóle, wiesz? Tak. Powiedziałeś, że co masz zamiar robić jako stowarzyszenie, ale czym w ogóle my, jak tutaj jesteśmy jakąś siłą i czy w ogóle... No bo my z góry możemy już założyć, że właściwie nic się nie da zrobić, ale jeżeli przyszło tyle osób i myśmy tutaj też jakiś włożyli drobny swój wkład w to, żeby to się odbyło, to znaczy, że jednak mimo wszystko nam zależy, no nie? I że mimo wszystko po prostu chociaż byłoby fajniej, żeby nam nie zależało, bo byśmy mieli trochę więcej spokoju w życiu, ale to znaczy, że po prostu będziemy tak się do końca, tak będziemy się z tym, więc to jest właśnie pytanie, co możemy zrobić, czy jesteśmy, bo każdy z nas po swojemu, ale... Tak, znaczy, co możemy zrobić? No, osoby, które, nie wiem, posiadają ziemię i mają styczność z bobrami, bo się gdzieś tam osiedliły. Ja za każdym razem, jak ilekroć rozmawiam z takimi osobami, to nigdy nie namawiam nikogo do tego, żeby je wypędzać. Przede wszystkim dlatego, że jeżeli mamy bobry na swoim terenie, na swojej działce, to prawdopodobnie będziemy ostatnimi w tej okolicy, komu braknie wody. Będziemy mieć najlepszą ziemię, najbardziej żyzną, jeżeli ją uprawiamy, lepszą niż ci, którzy nie mają tego komfortu. Oczywiście zdarzyć się może, że jakiś tam kawałek ziemi będzie zalany, tak? No niestety, tak to bywa. No ale no, umówmy się, no nie potrzebujemy dzisiaj tych... tej ilości upraw, tego wszystkiego. Puszczać te bobry na nieużytki, żeby powstawały rozlewiska na nieużytkach. No, one same tam teraz tych nieużytków no, niestety, tak, niestety z nieużytków również te bobry są wypędzane. Tak? Na wielu miejscach, gdzie są nieużytki, mimo wszystko ludziom, którzy mieszkają na przykład, nie wiem, 500 metrów dalej, one przeszkadzają. Przeszkadzają przede wszystkim dlatego, że nie wiedzą tego, co być może, no akurat tutaj my wiemy już, tak? Nie znają tej dobrej strony działalności bobra. Ludzie w dużej części uważają, że jeżeli jest bóbr i wybudował tamę, to na 100% za chwilę będą mieć wodę w salonie, bo im się gdzieś tam zrobi jakieś rozlewisko, wleje. Jak przyjdzie powódź, to w ogóle to będzie jakaś masakra, bo już będzie wszystko zalane, cała wieś. No i jeszcze do tego pewnie jak wjedzie ciągnikiem na pole, to na pewno wpadnie po sam dach do jakiejś dziury wykopanej przez bobry. Tak? No to jest takie proste myślenie, no niestety przez lata no, przez nikogo nie korygowane. Tak? No, informowanie, znaczy edukacja przyrodnicza to jest coś, czego nam brakuje, taka naprawdę poważna. Tak? Mówienie w ogóle o jakimkolwiek zwierzęciu, że działa na szkodę człowieka, czy powoduje jakieś szkody, to jest, znaczy dla mnie jest to nie do zaakceptowania w ogóle forma, tak? Ja nie widzę czegoś takiego jak szkody wyrządzone przez zwierzęta. Szkody to wyrządza człowiek zwierzętom i to my zabieramy im teren. Jeżeli byśmy nie zabrali im kolejnego skrawku nieużytków czy lasu, które przerabiamy na pole uprawne, to by te bobry sobie tam były. Jeżeli byśmy nawet w tych miejscach, gdzie one są, w tych lasach, w tych takich jakichś jeziorkach śródleśnych,
na rzeczkach leśnych, zostawili je w spokoju, to one nie musiałyby migrować, nie przyszłyby, nie przyszłyby tak pod Warszawy czy do Warszawy. W Warszawie oczywiście też są bobry. Ja widziałam w tym parku Skaryszewskim. Tak. Więc no, tak to wygląda. No, przede wszystkim musimy zaakceptować, że to też są ziemianie i mają takie samo prawo jak my. A jeżeli tego nie zaakceptujemy i tego nie zmienimy, to zwierzęta pewnie sobie poradzą, my nie. Zwierzęta są, ja myślę jednak, że zwierzęta są bardziej delikatne niż mnie się wydaje, że jeszcze my długo pożyjemy, jak już wszystko po prostu wymrze i niestety trochę będziemy mieli z tego kłopotu. Ale słuchajcie, jak tutaj jesteście, bo może wy wiecie też więcej niż my na taki temat, czy w ogóle ta kampania, no ten wielki program Stop Suszy i ten PPSS, czyli plan przeciwdziałania skutkom suszy, który się właśnie realizuje w tej chwili. Czy myślicie, że w ogóle jest jakaś szansa, żebyśmy na przykład w tych planach, jako ludzie myślący alternatywnie, w ogóle część społeczeństwa, która alternatywnie do tego podchodzi właśnie i porusza takie kontrowersyjne jakieś takie tematy na temat drzew i bobrów na przykład, albo jeszcze bym chciała poruszyć taki temat, jak co by się stało, jeżeli rozebralibyśmy zaporę we Włocławku. Czy my możemy na przykład liczyć na jakąś taką część z tych środków, na przykład pod hasłem naturalnie stop suszy? Myślicie, że to jest możliwe? Tak. Zaskoczę cię, ale myślę, że tak. Zastanówmy się, jak to zrobić. Znaczy, po pierwsze, jak się czyta ten dokument, tą strategię, program, tak, program przeciwdziałania suszy, to jak się czyta wstęp, tak jak mówiliście chyba obydwaj, to rzeczywiście w tym wstępie jest mnóstwo o renaturyzacji, odtwarzaniu mokradeł i renaturyzacji rzek. Później są załączone konkretne inwestycje, które mają nas do tego doprowadzić i tam są same zbiorniki zaporowe oraz tak zwane rewitalizacje rzek, które polegają na odtwarzaniu dawnych systemów regulacyjnych. Co oznacza, że wstęp pisał kto inny niż tworzył zestaw? Tak, czyli są i tacy ludzie w Wodach Polskich. Ktoś im umie napisać wstęp taki, żeby część ludzi to łyknęła, żeby łyknęli to, nie wiem, Unia. Może Unia łyknęła, jeżeli czyta tylko wstęp, ale na szczęście są organizacje, które informują, co jest w środku tych dokumentów i Unia taka głupia nie jest. Ale w Wodach Polskich jest pewna schizofrenia w tej chwili. Tak jak w ogóle w naszych działaniach na tej planecie jest duża schizofrenia, kiedy chcemy chronić i niszczyć naraz i jedno i drugie dotujemy, tak, żeby wydawać jak najwięcej pieniędzy na działania tak naprawdę pozorowane, gdzie naraz robimy jedno i drugie, regulujemy tą samą rzekę, którą później w innym miejscu chcemy renaturyzować i tak dalej. Wody Polskie robią różne konsultacje, spotkania. Za 2 tygodnie będę na jakimś spotkaniu dotyczącym retencji. Chcą o tym rozmawiać, o tej naturalnej retencji krajobrazowej, tylko ja podejrzewam, że tak naprawdę nie wiedzą, jak się do tego zabrać i to nie jest do końca w ich kompetencji. Bardzo dużym problemem jest podział sektorowy gospodarki. Wodę można zretencjonować trochę w lesie, ale przede wszystkim w rolnictwie, bo małe rzeki, w których moglibyśmy najwięcej zretencjonować, odtwarzając im bagienne strefy buforowe i bagna przybrzeżne. One mają po regulacji w latach tam 50., 70., 80. była zmiana podziału geodezyjnego i rzeka dostała działkę, która się nazywa rzeka, która ma po obu stronach tej wyprostowanej i obwałowanej rzeki kilka metrów i to jest wszystko. Tak? I to jest to, co mają do dyspozycji Wody Polskie, żeby zarządzać rzeką. Wobec czego jak rolnik dzwoni do lokalnego zarządu melioracji i urządzeń wodnych, dawniej to się nazywało, a teraz nie wiem, do lokalnego zarządu Wód Polskich, że mu zalewa pole z marchewką albo czymś, to oni nie mają innego wyjścia, tylko przyjeżdżają z koparą albo mówią, w tym roku będą prace utrzymaniowe, muszą pogłębić tą rzekę, żeby ta ilość wody, która naraz teraz spada dużo wody, więc nagle spada ulewa i marchewka pod wodą, żeby ona mogła szybko spłynąć do tej rzeki, żeby tak zwanej rzeki, do tego kanału się zmieściła i zjechała. Oczywiście równie dobrze moglibyśmy tą rzekę zamiast pogłębiać,
co generuje oczywiście suszę, bo im głębiej, tym bardziej drenuje wtedy, kiedy ten deszcz nie pada. Moglibyśmy ją poszerzyć, a w ogóle moglibyśmy ją zmeandrować, byłaby większa i więcej by się zmieściło, ale co musimy zrobić? Stworzyć rozlewiska. Albo rozlewiska by się stworzyły, jakbyśmy ją zmeandrowali, bo woda by płynęła wolniej, więc jakby się jej zrobiło dużo, to musiałaby wylać. Musielibyśmy wykupić grunty albo zmienić system dopłat. Rolnik na takich terenach, które mogą retencjonować wodę, nie powinien dostawać pieniędzy, jeżeli osusza, a powinien dostawać je z nawiązką wtedy, kiedy wodę retencjonuje. I przy okazji on tam jeszcze wtedy miałby, znaczy odtwarzamy siedliska dla różnorodności biologicznej, dla ptaków, tarliska, ryb na tych zalewanych terenach i tak dalej. I dla bobrów, które kończą tą robotę za nas. Bobry wszystkiego nie zrobią, bo rzeki nizinne, proste jak strzała w tej chwili, uregulowane, bez drzew, one nie są dla bobrów specjalnie interesujące. Nawet nie bardzo jest czego zrobić tamy, a jak się da zrobić tamy, to nie ma nad nimi co jeść, bo one lecą jak strzała przez pole, pozbawione krzewów i tak dalej. Więc żeby bobry nam pomagały, to musimy odtworzyć te rzeki, przywracając im chociaż trochę naturalnego kształtu. I to jest i retencja glebowa dzięki temu, bo rzeka ma wyżej wodę w okresach niżówkowych. W glebie się może zmieścić ogromna ilość wody przecież. Czyli ci hydrotechnicy mieliby co robić? Hydrotechnicy mają co robić? Znaczy nie, hydrotechnicy nie, ale zięć z koparką tak. Znaczy hydrotechników jest mniej niż firm, które wykonują te prace. No bo tak naprawdę, no hydrotechnicy trochę też, aczkolwiek te... Ale trochę, no trochę trzeba by dać też tym hydrotechnikom, tą rzekę trzeba pewnie jakoś zwymiarować, mimo że ma być krzywa. Aczkolwiek renaturyzacja rzek to jest oddanie pewnej swobody rzece, żeby ona erodowała i odkładała ten materiał i żeby chociaż trochę odzyskała przestrzeń. Przede wszystkim my musimy im oddać przestrzeń, znowu zabrać trochę rolnictwu. I wszędzie to tak samo jest jak z tym sadzeniem z lasów na potęgę, żeby w ogóle ściągnąć trochę dwutlenku węgla z atmosfery, my musimy niestety powiedzieć rolnictwu, posuńcie się, a tego się nie da zrobić, oczywiście to wiemy, bez zmiany diety, bez zmniejszenia jedzenia mięsa, tak? Bo tylko dzięki temu możemy wyżywić tą ilość ludzi, którą mamy, zmniejszając chociaż, a nie zwiększając powierzchnię obszarów rolnych. Ale ja jeszcze jedno chcę powiedzieć, bo my w ogóle mamy taki projekt, gdzie te bagienne strefy buforowe próbujemy symulować, jakby to wyszło, wyliczyć, ile by to kosztowało i policzyliśmy dla zlewni Narwi. Zasymulowaliśmy taki projekt, gdzie bagienka nadrzeczne byłyby odtworzone wszędzie, gdzie się da, w dolnej zlewni Narwi, czyli od ujścia Biebrzy, 5% powierzchni kraju. Wszystkie rzeki dostają, albo odtwarzamy wszystkie powierzchniowe bagienka nad tymi rzekami, albo przynajmniej tam, gdzie się da, robimy takie dwudzielne koryto, żeby rzeka była trochę szersza i mogła sobie tam na dole buforować. Bez wielkiej rewolucji naprawdę w krajobrazie. To pozwala nam, poza tym, że retencja wody gigantyczna, zmniejszyć ładunek fosforanów i azotanów do Wisły o 60-80%, takie są wyliczenia, a koszty takiego projektu, ja nie pamiętam w bezwzględnych, pamiętam porównanie, wyszło nam, że to jest tyle samo, co zbudowanie 30 km drogi ekspresowej. Na co idą pieniądze co roku? 30 km drogi ekspresowej to jest przebudowa rzek na 5% Polski, tych małych rzeczek, żeby otworzyć bagienka nadrzeczne. Plus jeszcze kompensacja dla rolników, ale rolnicy i tak dostają kasę. To co mówię, nie ma w tym kasy. Nie no, jest kasa, trzeba zmienić priorytety. Ja jeszcze dodam jeden komentarz właśnie a propos kasy, bo jest też nadzieja w tym, co robią Wody Polskie, bo nie wszystko robią źle. W tej chwili jest opracowywany na zlecenie Wód Polskich program renaturyzacji rzek. Jest to, nawiasem mówiąc, gest dobrej woli jeszcze dawniejszych władz, ale kontynuowany przez obecne, które dostrzegły ten problem z rzekami, o których mówili moi przedmówcy, czyli niewykorzystanie naturalnego potencjału rzek, między innymi też bobrów. I generalnie ten program renaturyzacji ma być wykonany według takiego schematu bardzo ogólnego. Przede wszystkim nie przeszkadzać, czyli powstrzymać się od wykonywania prac, które nie są potrzebne.
zostawić rzeki w spokoju tam gdzie to jest możliwe, oraz poprawić to, co rzeczywiście jest niezbędne do poprawienia. I w tej chwili mamy też taką sytuację odziedziczoną po poprzednim systemie prawnym, że jednocześnie tworzy się programy Stop Suszy na przykład, a w tym samym czasie na ogromną skalę przyspiesza się odpływ wód ze zlewni poprzez przekopywanie rzek, wycinanie drzew i krzewów, wycinanie roślin. Przy czym, co jest ciekawe, nie ma obowiązku prawnego, żeby monitorować takie działania. W związku z tym Wody Polskie zarządzające rzekami nie wiedzą, ile rocznie przekopały, gdzie przyspieszyły odpływ wody, między innymi likwidując tamy Bobrów na przykład, czyli tak zwane prace utrzymaniowe. I dopiero inwentaryzacja przetargów na takie prace, którą WWF prowadzi od wielu lat, a zaczął Uniwersytet Warszawski, reprezentowany przez profesora Kotowskiego, wykazał, że tylko w 2016 roku wodę przyspieszono, odpływ wody w ten sposób przyspieszono z około 8 tysięcy kilometrów małych rzek. Dla porównania Wisła od źródła do morza to jest 1000 kilometrów, czyli mniej więcej 8 Wiseł. Więc mamy rodzaj takiego efektu Barei, że z jednej strony się cały czas odwadnia kraj, a z drugiej strony alarmuje, że mamy suszę i będą wydawane pieniądze na działania kontrproduktywne, czyli właśnie na to, co Wiktor mówił, czyli na bezsensowne zbiorniki i na odtwarzanie tych tak zwanych parametrów projektowych, czyli psucie tego, co sama przyroda odtworzyła w rzekach w przeszłości uregulowanych. Ale jest takie powiedzenie, nadzieja umiera ostatnia, więc my ciągle mamy nadzieję, że ten program renaturyzacji, który nie jest obowiązkowy, Polska nie musi go zrobić, ale wykazała dobrą wolę, zrobiła ten krok w dobrą stronę, że dorobek tego planu zostanie stopniowo wbudowany w obligatoryjne dla każdego kraju dokumenty związane z unijnym prawodawstwem, tak zwaną ramową dyrektywą wodną, która, nawiasem mówiąc, jest rewolucyjnym aktem prawnym w tym sensie, że obliguje każdy kraj Unii Europejskiej, z Polską włącznie, do osiągnięcia dobrego stanu wód, ale nie takiego, który się zwykle pod tym słowem rozumie, czyli nie tylko czystej wody w szklance, w kranie czy w rzece, ale dobrego stanu wód mierzonego tym, co w wodzie żyje, czyli tym, w jakie występują w rzekach rośliny, jakie tam występują ryby, jakie bezkręgowce żyją w mule i tak dalej. Więc jest szansa, że coś dobrego zaczniemy robić i dlatego ja cały czas się tej nadziei trzymam. Ale warto też powiedzieć, że jak zrobiono ranking stanu wód we wszystkich krajach unijnych, to Polska jest na chyba czwartym miejscu od końca. My mamy jedne z najgorszych wód, jeśli chodzi o ten stan ekologiczny, chemiczny również, jednych z najgorszych rzek i wód w ogóle w Europie niestety. A czy przy tej okazji jeszcze mogę to pytanie zadać, które bardzo chciałam zadać, bo są różne legendy na temat właśnie stanu wody i tej bomby biologicznej, która mogłaby wybuchnąć, gdyby się rozebrało zaporę we Włocławku. Czy jak wygląda ta sytuacja? Przynajmniej pokrótce, co by się stało, gdyby została rozebrana ta zapora we Włocławku? Czy ona byłaby po prostu wysadzona w powietrze w sposób jakiś spektakularny? Czy po prostu, czy mielibyśmy z tego jakiś super dokument? No w ogóle, co możesz z tego mieć? No to ja może cofnę się do roku 2000, jak była mowa o tym, że Włocławek się przewróci, że zapora się starzeje i wtedy WWF przeanalizował różne alternatywne sposoby rozwiązania tego problemu, inne niż tylko i wyłącznie to, co postulowano, trzeba zbudować kolejną zaporę poniżej. I z tej analizy hydrotechnicznej, ekonomicznej i przyrodniczej wynikało, że najtańszym i najlepszym dla przyrody rozwiązaniem byłoby wyłączenie stopnia Włocławek z użytkowania, ale nie za pomocą jakiejś bomby, tak jak planowano w czasie stanu wojennego, gdzie się utworzył zator potężny
Tak nawiasem mówiąc, największe problemy, jeśli chodzi o powodzie, to generują zbiorniki, a nie naturalne rzeki. Tylko chodziło o to, żeby stopniowo spuszczać wodę ze zbiornika, to mogło być rozłożone na lata, doprowadzając do tego, że te odsłonięte tereny, które są pokryte osadami, z których spora część jest skażona, na przykład z różnymi ropopochodnymi substancjami z czasów, jak nikt się nie przejmował w czasie realnego socjalizmu oczyszczaniem ścieków. Tylko dzięki temu powoli rzeka by tworzyła koryto, które by najprawdopodobniej powstały w tym miejscu, gdzie kiedyś Wisła płynęła, bo tam te osady są najbardziej luźne, więc Wisła by wróciła do dawnego koryta, a zdecydowana większość tych osadów zostałaby utrwalona przez roślinność, przez rośliny zielne na początku, wierzby, które się błyskawicznie rozwijają, aż do momentu, kiedy powstałby tam las łęgowy. I tu warto dodać, Wyobrażacie sobie to. W tym jest siła. Tak, po prostu. Co zrobilibyśmy wtedy z tą tamą? Czy Wisła by pozostała jako most, a Wisła by ją ominęła łukiem? Wisła by płynęła pod tą obecną drogą. Wszystko by zostało na miejscu. Jedyna różnica byłaby taka, że ten jaz, czyli taka jakby brama, która blokuje wodę, zostałaby całkowicie podniesiona czy zlikwidowana. Ale warto jeszcze dodać jeden komentarz do tego, o co zapytałaś, że na całym świecie na dużą skalę to już są tysiące zapór, usuwa się je. I to bywa, że w drastyczny sposób, za pomocą podłożenia materiału wybuchowego, i te osady nagromadzone potrafią natychmiast ruszyć. To jest wtedy ogromna fala takiej czarnej wody, bo to większość tych osadów jest nierozłożona materia organiczna. One potrafią rzeczywiście na jakimś odcinku spowodować, że są szkody przyrodnicze, ale jeżeli się taką eksplozję odpowiednio połączy na przykład z okresem, kiedy generalnie płynie dużo wody rzeką, kiedy jest ten sezon powodziowy tak zwany, to te osady się przede wszystkim rozcieńczają, bardzo szybko odbudowują na przykład zanikające delty i z licznych badań, bo przebadano dziesiątki takich sytuacji, wynika, że nawet taki drastyczny sposób pozbycia się zapory potrafi doprowadzić do tego, że po kilku latach rzeka wraca do życia, takiego prawdziwego życia, że wracają utracone gatunki ryb wędrownych, co można obejrzeć na pięknym filmie Damnation, nakręconym w Stanach Zjednoczonych, które istnieje również z polskimi napisami, można ten film obejrzeć. Ale generalnie podsumowując sprawę Włocławka, jest w tej chwili tak, że są bardzo różne techniki stosowane usuwania zapór w zależności od sytuacji. We Francji czasami na przykład używano materiału wybuchowego, niekiedy się powoli zapory usuwa, przoduje w tym Hiszpania i wytworzył się już w Europie cały ruch na rzecz usuwania zapór i my już też zaczynamy powoli to robić, wprawdzie na niewielkich rzekach. Głównie są to rzeki podgórskie i tu również ukłon w stronę inżynierów wodnych wykonać. Te prace prowadzą instytucje zarządzające rzekami, czyli Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, który realizuje taki projekt, który wspólnie na początku realizowaliśmy, czyli WWF z zarządem regionalnym, polegającym na udrożnieniu Białej Tarnowskiej, gdzie albo całkowicie likwidowano takie niewielkie tamy, albo przerabiano je w taki sposób, żeby zachować piętrzenie, bo czasami ono jest potrzebne na przykład jako sposób pozyskiwania wody. Jest to ujęcie wodne, tak żeby na przykład strukturę betonową, nieprzeklaczarną dla ryb, przekształcić w kaskadę naturopodobną. Coś takiego, co ładnie wygląda do tego stopnia, że tam pary młode na przykład lubią się fotografować w takim miejscu, a ryby mogą w górę podpłynąć. Ale również muszę powiedzieć, że sfinansowaliśmy projekt techniczny takiej kaskady,
która pozwoliła zachować piętrzenie, ale drożne dla ryb, już się składa wyłącznie z betonu, o którym mówił Wiktor, bo akurat tak się złożyło, że to był to środek miasta i nie dało się za bardzo zastosować innego rozwiązania. Czyli nie ma prostych odpowiedzi. Na pewno się to da zrobić, inżynierowie mają sposoby, tylko że każdy przypadek trzeba traktować indywidualnie, dążąc do tego, żeby uzyskać maksimum korzyści przyrodniczych przy minimalnych nakładach i jednocześnie nie zapominać o tym, że przyrodę mamy tak silnie przekształconą, że ciągle człowiek jest tym bardzo ważnym czynnikiem, który musi być brany pod uwagę. Ale ogólnie, i ja dlatego tak się czepiam w tej nadziei związanej z tym programem renaturyzacji, że nowoczesna gospodarka wodna nie polega na ujarzmianiu rzek, tak jak kiedyś uważano, że z definicji, że dobra rzeka to jest rzeka uregulowana, tylko raczej polega na współpracy z rzekami. I te projekty, o których mówił Wiktor, takie właśnie modelowe projekty, one pokazują, że możemy naprawdę bardzo dużo osiągnąć, zapewniając współpracę pomiędzy inżynierami, przyrodą szeroko rozumianą, bobrami, stosunkowo niewielkimi nakładami finansowymi. I myślę, że też jest bardzo ważne, jaki jest głos obywateli, po prostu społeczeństwa, żebyśmy się... Ja tak mam właśnie, w związku z tym, dobrze, słuchajcie, widzę, że jest czas, jest kiedyś, czas. Tam się cud pewnego razu, prawda? Dobrze, proszę bardzo, myślę, że pan. Proszę, bo chciałbym tutaj troszkę popolemizować. Nazywam się Jerzy Grodner, byłem absolwentem Politechniki Warszawskiej i zajmowałem się tym efektem cieplarnianym już w 2015 roku. I proszę Państwa, te gazy cieplarniane, które mają być przyczyną tego naszego globalnego ocieplenia, to są bajki. Te gazy cieplarniane działają w obie strony. Raz nas chronią od słońca, a drugi raz zatrzymują ciepło na ziemi. I chyba nikt nie ma do tego wątpliwości. Wystarczy. Ja mam. Tak? Tak. To jak był pan na plaży i chmura nadeszła, a pan sobie te ciepełko ze słońca odbierał i ta chmura nadeszła, to poczuł pan chłodek? Tak. No właśnie, i te gazy cieplarniane tak działają. Chmura nie jest gazem. Proponuję, dobrze, żebyśmy nie dyskutowali teraz rzeczy wielokrotnie udowodnionych. Ja to dałem tylko pewien wątek, przykład. Chciałbym skupić się na tym konkretnej przyczynie, skąd się bierze ta katastrofa ekologiczna z tym ociepleniem naszym. Otóż od końca XVIII wieku, kiedy wymyślono maszynę parową, nasza cywilizacja tak posuwała się technologicznie, że jak ja to badałem w 2015 roku, to nasza cywilizacja uwalniała do tej folii gazowej, naszej atmosfery, ja to w przybliżeniu określam 15 kilometrów w górę, bo tam dalej już jest tak rzadko, że to ma małe znaczenie. Biorąc pod uwagę zasadę zachowania energii w fizyce, to tą energię, którą nasza cywilizacja uwalnia, ona jest jak w akumulatorze, zachowuje się w tej naszej folii, w tym gazie, w którym my żyjemy, w tej cienkiej warstwie, która otacza Ziemię. Otóż jest pytanie, ile od tego końca XVIII wieku uwolniliśmy, ja mówię, jak to badałem, do 2015 roku,
ile tej energii uwalniała nasza cywilizacja? Otóż uwalniała na dobę... Bardzo prosimy o pytanie o retencji. Jedną chwilkę. Nie, no to jest wątek istotny, tylko musimy pewnie skrócić. Ale może państwo wysłuchacie. Nasza cywilizacja uwalniała na dobę energii. Nie będę tu w gigadżulach operował. Prosimy o skończenie zdania i musimy dojść do jakiegoś punktu. Ale 500 bomb atomowych zrzuconych na Hiroshimę, jak ja to badałem. Ale wszyscy znamy te różne wykłady, jesteśmy oczytanymi ludźmi, więc nie potrzebujemy w tej chwili wykładu. Ale do czego pan zmierza? Zmierzam do tego, że ta energia jest zachowana i nie ma, jest zakłócony ten bilans cieplny naszej planety. I trzeba znaleźć rozwiązanie, bo to my, Polska to jest maleńki punkcik, o którym my tutaj rozmawiamy. Ale możemy od czego zacząć. Ale jest to problem globalny. Globalny na cały świat, gdzie uwalniamy tak dużo energii, bo teraz te 500 bomb atomowych przez 360 dni, to jest jedna ogromna katastrofa energetyczna. Te liczby dotyczą tego, że emitowane przez nas gazy cieplarniane akumulują więcej tą energią, o którą pan wspomina. Nie chcę, żebyśmy wchodzili w polemikę. Są efektem ubocznym naszego funkcjonowania gospodarczego. To może idźmy dalej. Tutaj jest następne pytanie. Przekażę mikrofon. Ja mam takie bardzo, bardzo proste pytanie praktyczne. Jestem kajakarką, bardzo kocham Wisłę i chciałabym po niej pływać z możliwością zatrzymania się na jakiejś łasze. Czy jest taki czas w roku, kiedy oprócz zimy, kiedy mogę to zrobić, nie niszcząc lęgowisk ptaków? Rzeczywiście najlepiej byłoby zimą podróżować po Wiśle, chociaż też nie do końca, dlatego że Wisła jest bardzo ważnym zimowiskiem dla wielu gatunków ptaków i płoszenie ptaków, niestety nie ma takiego sposobu pływania po rzece, żeby ptaków nie płoszyć, a zimą płoszenie ptaków to są wydatki energetyczne, w nawiązaniu do tego, co pan o energii mówił, które mogą spowodować, że ptaki, jeżeli byłyby wielokrotnie płoszone, nie przeżyją zimy. Ale wracając do lata, to najważniejsze z punktu widzenia ochrony przyrody są młode łachy. Czyli łacha, tak fachowo to się nazywa odsyp śródkorytowy, to jest struktura, która później docelowo zaczyna zarastać najpierw roślinnością zielną, później wierzbami i z czasem się przekształca w las. I z punktu widzenia ptaków najcenniejsze są takie łachy, które albo są całkowicie pozbawione roślinności, albo już zaczyna się roślinność, ale niewysoka. Tak mniej więcej tyle wyglądająca. W związku z tym trzeba na pewno trzymać się możliwie jak najdalej w sezonie lęgowych od takich właśnie miejsc. Starać się nie przypływać do nich, a zwłaszcza jeżeli się okaże, że widzimy, że się kręcą w pobliżu rybitwy, czy białoczelne, czy rzeczne. Na takiej łasze prawie zawsze są sieweczki, ale je trudno jest wypatrzeć. Część bardziej je słychać niż widać. Właśnie słychać, ptaki słychać. Ale są też takie łachy, które są na tyle młode, bądź też poziom wody jest akurat w danym momencie taki, że one są mokre. Jeżeli jest łacha, która jest cała wilgotna, czyli nie ma miejsc, gdzie jest suchy piach, to tam raczej żadnego gniazda nie należy się spodziewać. Gniazda, ale mogą być pisklęta. W związku z tym najprostsza zasada, jaką ja bym zalecał jako biolog zajmujący się badaniem ptaków Wisły przez wiele lat, jest po prostu unikać jakiejkolwiek wyspy szeroko rozumianej. Młodej łachy częściowo zarośniętej czy zadrzewionej,
A jeżeli już się chcemy zatrzymać, to zatrzymywać się na brzegach. Najlepiej na piaszczystych, dlatego że można też, nie wiedząc o tym, zatrzymać się przy jakiejś skarpie, gdzie może być nora zimorodka czy nora brzegówki. Ale zdarzają się takie sytuacje, że no na przykład jakaś niezwykle pilna potrzeba fizjologiczna i trzeba się natychmiast zatrzymać. Brzegi są wysokie, nie ma gdzie przybić, albo nurt jest szybki, są zwalone drzewa, jest po prostu ryzyko. I jeżeli trzeba na chwilę na takiej wyspie się zatrzymać, to trzeba zrobić to w ten sposób, żeby spłynąć w dół i później podpłynąć kawałek w górę rzeki, tak żeby wylądować od dolnej części wyspy. Bo jeżeli zrobilibyśmy odwrotnie, to jest takie ryzyko, że spłoszymy na przykład pisklęta, które mają taką reakcję, że wskakują do wody, porywa je nurt i wtedy one już są stracone. Rodzice nie są w stanie ich odnaleźć, zaopiekować się nimi. Czyli bardzo krótki postój w sytuacjach kryzysowych jest możliwy, ale właśnie przy zachowaniu tej reguły. Podpływamy pod prąd do łachy. Tak się zazwyczaj zresztą cumuje, że się podpływa. Tylko że nie gdzieś w środku, nie w górnej części takiej łachy, ale trzeba ją najlepiej minąć po prostu i zawrócić. I tylko na krótko, dosłownie w sytuacji kryzysu, natomiast jako regułę trzeba przyjąć moim zdaniem taką zasadę mówiąc o kodzie honorowym wodniaka, że wszelkie wyspy i łachy powinny być traktowane jak sakrum. To powinno być zostawione w przyrodzie. Ludzie mogą z Wisły korzystać, ale zatrzymywać się wyłącznie na brzegach, a wyspy zostawić ptakom i innym zwierzętom. Taka byłaby moja rada. Ja mam takie pytanie złożone, a zarazem tezę. Mówiliście sporo Państwo o pieniądzach i o takim imposybilizmie, który polega na tym, że czynniki, prawda, polityczne, gospodarcze dążą do tego, żeby wydać miliardy złotych z dotacji i własnych środków, byleby nie odwołać się do sił natury. I moje rozumienie prawa wodnego na dzisiaj w Polsce jest takie, nowego prawa wodnego od półtora roku, że Wody Polskie odpowiadają za dbanie o kwestie przeciwpowodziowe i przeciwsuszowe. Natomiast pod nimi firmami, które to realizują, są przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, których mamy w Polsce ponad 3000, co jest absolutnie jakimś ewenementem na skalę światową. Z tego co pamiętam, główne kraje europejskie mają 7 albo 8. Więc mamy gigantyczne dublowanie się struktury wodnej i kanalizacyjnej. Te wszystkie firmy działają jako małe księstewka. Czy Państwo jako świat nauki nie moglibyście wpłynąć, bo pamiętajmy o tym, że Wody Polskie należą do rządu, tymczasem te 3000 wodkanów to są w większości spółki samorządowe. Czyli to jest inny poziom samorządu i wydaje mi się, że te działania przeciwsuszowe, przeciwpowodziowe spokojnie moglibyście jako argument nauki prędzej trafić niż do obecnej władzy, do samorządów jednak, które są bardziej zniuansowane, po pierwsze. Po drugie, czy nie powinniście Państwo i my wszyscy lobować za tym, żeby nie mieć takiego feudalizmu i rozdrobnienia 3000 wodkanów, a nie wiem, 8-10, wtedy mielibyśmy po prostu sytuację, że miliardy złotych zostałyby zaoszczędzone, bo nie robi się w każdej gminie oczyszczalni, nie robi każda gmina swojej stacji oczyszczania wody. Mielibyśmy dziesiątki miliardów rocznie, które byłyby do zagospodarowania w sposób efektywny. Także to jest po pierwsze pytanie, a zarazem teza, może jakieś wskazanie kierunku, w jakim powinno się działania ludzi racjonalnych i świata nauki jakby nakierować. Dziękuję. To ja może spróbuję odnieść się do tego, co Pan mówił o prawie wodnym. Trochę mniej znam kwestie przedsiębiorstw odpowiedzialnych za pobór wody, ale z prawem wodnym jest tak generalnie, że jest to podstawowy akt prawny, który miał przenieść do polskiego prawodawstwo unijne związane właśnie z ramową dyrektywą wodną, dyrektywą powodziową, azotanową, ściekową i tymi wszystkimi dyrektywami, które razem wzięte miały doprowadzić do tego, żeby kryzys bioróżnorodności związanej z wodą i w ogóle kryzys jakości wody jakoś sensownie rozwiązać. Tylko problem jest taki, że
nasze prawo wodne przypomina trochę kultowy film Sami Swoi, że sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Że wiele zapisów prawa wodnego rzeczywiście dobrze transponuje dyrektywy, ale zachowano też wiele zapisów, które pozwalają je obchodzić. Czyli prawo jest wewnętrznie sprzeczne i my od lat staramy się je poprawić. Też chętnie służę naszym opracowaniem, które podsumowuje obecną wersję prawa wodnego, wskazując na te wszystkie mankamenty, które są związane z tym konfliktem gospodarka wodna, ochrona przyrody. I to, co pan powiedział na samym początku, że Wody Polskie w swojej strukturze mają się zajmować przede wszystkim suszą i powodzią, powoduje, że sama struktura organizacyjna tej kluczowej instytucji jest z definicji zła, dlatego że codzienne gospodarowanie wodą, czyli to, które powinno doprowadzić do zlikwidowania tych problemów związanych na przykład z ochroną przyrody, z takim normalnym funkcjonowaniem i gospodarki człowieka i przyrody, nie w czasach klęsk, czyli jakiejś dotkliwej suszy albo powodzi, ono w strukturze Wód Polskich w zasadzie nie istnieje. Nie ma w strukturze instytucji odpowiedzialnej za gospodarowanie wodą w warunkach takich normalnych, bym powiedział. Więc na pewno jest bardzo dużo do poprawienia w prawie wodnym. Choćby coś takiego, co powoduje gigantyczne marnotrawstwo środków publicznych, że które nawiasem mówiąc w przypadku gospodarowania rzekami do tej pory to było bardziej upolitycznione rozdawnictwo środków publicznych niż racjonalne zarządzanie rzekami, ale niestety generowane również przez lokalne interesy samorządowe, które tych struktur samorządowych, które niekoniecznie są zbieżne z tym ogólnym interesem czy krajowym, czy europejskim. Więc jest to sprawa bardzo złożona. A przykładem takiego absurdalnego zapisu to jest choćby to, że obowiązkiem właściciela wód jest zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów. Czyli w każdej rzece woda musi płynąć jak najszybciej. Tak to najprościej można tłumaczyć. A jest to zapis odziedziczony po prawie wodnym z okresu przedwojennego, gdzie rzeki były spławne. Rzekami transportowano drewno, natomiast teraz jest to anachronizm, bo z punktu widzenia nowoczesnego zarządzania wodami, czyli na przykład nastawionemu na likwidowanie zagrożenia powodziowego czy suszą, powinno się łapać krople wody tam, gdzie spadnie, czyli w rzece powinny być zwalone drzewa, powinny być tamy bobrowe i tak dalej. Rzeka powinna meandrować, powinny być rośliny, które spowalniają spływ i tak dalej. A te wszystkie naturalne elementy rzeki, które sprzyjają też racjonalności wydatkowania środków publicznych, bo rzeka taka naturalna po prostu nie wymaga żadnych ingerencji i zabiegów. One są wszystkie likwidowane z powodu tego absurdalnego zapisu. W związku z tym zawsze się Wody Polskie, obecnie wcześniejsi zarządzający wodą tłumaczyli, tak, no ale przecież takie jest prawo. I jak my nie wytniemy drzewa, nie rozwalimy tam bobrów, czy nie przekopiemy rzeki, bo się zrobił piękny odsyp, to nas ktoś postawi do sądu, bo nie ma zapewnionego spławu wód. A z kolei o tym, co pan mówił, o tym rozdrobnieniu tych przedsiębiorstw, to można jeszcze powiedzieć jedno, że pobór wody na potrzeby jakiekolwiek, czy przemysłowe, czy komunalne, to jest nie tylko problem taki, że się wodę zabiera przyrodzie, zabiera się ją z rzeki, używa, czasami traci, czasami odprowadza z powrotem w postaci oczyszczonego ścieku, ale to jest nie wszystko, dlatego że same miejsca poboru wód to są na przykład pułapki dla ryb. To są takie, można powiedzieć, zasysacze, w których giną tysiące ryb. I tak jak Państwu wspominałem o szansie przywrócenia jesiotra. To jest gatunek megafauny wodnej zagrożonej globalnie. Jeżeli byśmy nawet uzyskali powrót tych dorosłych jesiotrów na tarliska, to istnieje duża szansa, że młode jesiotry wędrujące przy dnie
zostaną zassane właśnie przez takie miejsce poboru wody. I to powinno być też rozwiązane jakoś w skali kraju sensownie, a nie jest w ogóle ruszony temat. I o wiele byłoby łatwiej oczywiście to zrobić, tak jak pan mówi, gdyby było 8 takich przedsiębiorstw, a nie kilka tysięcy. Więc niestety gospodarowanie wodami we wszystkich ich przejawach to jest taka, można powiedzieć, magma, chaos i uporządkowanie tego przy pełnej dobrej woli zajęłoby kilka dobrych lat, ale niestety ciągle jeszcze jest ten efekt schizofrenii i coś, co można nazwać też efektem Barei. Najlepszym przykładem są nasze plaże wiślane, że gdyby nie ta regulacja niepotrzebna, to plaże odtwarzałyby się same na tym odcinku miejskim. Natomiast teraz trzeba wozić piasek na plażę ciężarówkami. Tak, to przede wszystkim dziękuję Ewie Ciepilewskiej za poinformowanie mnie o tym uroczym panelu. Ja się nazywam Zbyszek Szczęsny. No, z tej okazji się przedstawię, że trochę jestem w takiej organizacji Photo for Climate, ale która się zajmuje, powiedzmy, promocją ekologicznej energii jądrowej. Więc niejako mogę być widziany jako alien tutaj, być może w tym towarzystwie, ale ja nie o tym. Chciałem powiedzieć, że wszystko fajnie, jak państwa słucham, tylko jest jeden problem, mianowicie ja widzę, że trochę państwo go rozumiecie, ale w wielu wypowiedziach on umyka. To znaczy problem polegający na tym, że kiedy patrzymy na pewne problemy przyrodnicze z takiej uniwersalistycznej makroskali, no to widzimy wszyscy doskonale, prawda, że no nie da się żyć bez przyrody, prawda? Ale kiedy patrzymy jednak, i to powiem trochę kontrowersyjną też, że kiedy patrzymy z lokalnej perspektywy takiej bardzo, to naprawdę można żyć doskonale bez przyrody, ale się nie da żyć bez pieniędzy. I chciałbym, żeby ta perspektywa była uwidoczniona również w tym, jak państwo konstruujecie pewne swoje tezy, ponieważ no nie może być jednak tak, że ten człowiek w takiej narracji przyrodniczej jest tylko i wyłącznie problemem, prawda? No fakt, zdarzyło się, nie gospodarowaliśmy tym naszym polskim krajobrazem najrozsądniej. Mamy osiedla ludzkie w miejscach, w których najlepiej, żeby ich nie było i tak dalej, ale są. Jeżeli wchodzi teraz WWF albo jakaś inna organizacja z takim świetnym przekazem, prawda, że no, potrzebujemy tej przyrody, a ludzie won, to moim zdaniem przynosi to czasami więcej szkody w sensie takiej komunikacji społecznej niż pożytku. I tylko na to chciałem państwa uczulić, bo jesteście tutaj mądrzejsi ode mnie, ja nie będę gadał o tym, jak Wisłę lepiej chronić. Natomiast mój bliski przyjaciel jest jednym z tych kapitanów lejtaków, którzy pływają po Wiśle, prawda? No i teraz, jak mówię, podpłynęliśmy sobie chyba w zeszłym roku albo dwa lata temu, bo już tutaj dokładnie nie pamiętam, ale do Czerwińska nad Wisłą, to jego łódeczko, prawda? I teraz mi sobie tak sobie pomyślałem, że przecież gdyby taka infrastruktura turystyczna, rekreacyjna była inteligentnie skonstruowana, to byśmy mieli naturalnych sprzymierzeńców w postaci mieszkańców na przykład takiego Czerwińska, którzy by protestowali przeciwko temu, żeby puszczać tam pogłębiarki i robić przemysłową drogę wodną, prawda? Natomiast w tej chwili te inicjatywy takiego bardziej sensownego wykorzystania tego możliwego zbiegu okoliczności, żeby ludzie, którzy mieszkają nad tą Wisłą, mieli z tego głębsze korzyści niż tylko ładny widok, jest za mało i ci ludzie no, po prostu szukają pieniądza. Dziękuję. To ja może krótko odpowiem na ten temat, bo pan wspomniał WWF. Naszą dewizą nigdy nie było ludzie won, wręcz przeciwnie. Takim sloganem, który najkrócej podsumowuje filozofię WWF-u, to jest chronić przyrodę z ludźmi i dla ludzi. I na przykład na Bagnach Biebrzańskich, chronionych jako park narodowy, który powstał, można powiedzieć, w dużej mierze dzięki wsparciu WWF-u, realizowaliśmy program, który polegał na tym, żeby pomóc mieszkańcom tego terenu zarabiać na przyrodzie, żeby przyroda to nie był płot, który odgradza przyrodę od człowieka.
Prowadziliśmy szkolenia dla przewodników turystycznych, którzy byli rekrutowani z ludności miejscowej. Uczyliśmy wyrabiać pamiątki inspirowane przyrodą. Tworzyliśmy pierwsze szlaki turystyczne, pomagaliśmy w rozwijaniu kwater agroturystycznych i tak dalej. Po to, żeby rzeczywiście na przyrodzie móc zarobić, ale niestety trzeba sobie również wyraźnie powiedzieć, że ochrona przyrody jest złożona. To nie jest taki prosty, czarno-biały obraz, tylko zawsze ją trzeba rozumieć jako bardzo złożone zagadnienie, gdzie się przeplatają interesy człowieka i przyrodnicze. I są takie miejsca, właśnie Bagna Biebrzańskie są tego najlepszym przykładem, który świetnie zna Wiktor również, bo jesteśmy obaj w Radzie Naukowej Parku Narodowego, gdzie wiele elementów bogactwa przyrodniczego wręcz zależy od człowieka, na przykład od utrzymania koszenia lub wypasu. Ale są takie miejsca, z których najlepszym przykładem jest Puszcza Białowieska, gdzie człowiek powinien zostawić ją w spokoju. Puszcza nie potrzebuje leśnika, puszcza potrzebuje naturalnych procesów, które będą kształtowały ten właśnie las. Natomiast co do Wisły, to jest to miejsce, które w niektórych miejscach wymaga pomocy człowieka, na przykład przy odsunięciu obwałowań czy po likwidowaniu niepotrzebnych struktur regulacyjnych. Są takie miejsca, gdzie człowiek jest niepotrzebny, wystarczy zostawić Wisłę procesom, ale są również takie miejsca, jak właśnie te wyspy, gdzie najlepiej, żeby człowieka nie było. Nie możemy doprowadzić do tego, że człowiek będzie zawsze i wszędzie w każdym miejscu. Natomiast kończąc ten wątek, tak jak ja go widzę, jeszcze bym zwrócił uwagę na jedno, że nasz kryzys, gigantyczny kryzys bioróżnorodności, który również się wiąże z zagrożeniem istnienia populacji ludzkiej, jest związany z koncepcją wzrostu, że musi rosnąć PKB, musi rosnąć wykorzystanie zasobów i tak dalej. Doprowadziliśmy w tej chwili do krachu, dlatego że logarytmicznego wzrostu nie można utrzymywać w nieskończoność. Wszelkie modele populacyjne związane z takim wzrostem zawsze kończą się gwałtownym załamaniem i wielkim kryzysem. I dlatego powinniśmy zacząć bardzo poważnie myśleć o modelu zerowego albo nawet ujemnego trendu PKB, dlatego że ten tak zwany business as usual, czyli to, co w tej chwili mamy na świecie, doprowadziło do tego kryzysu, więc potrzebujemy jakichś rewolucyjnych wręcz rozwiązań. Ja się nie chcę mądrzyć jakich, bo nie jestem ekonomistą. Na pewno pewnymi pomysłami jest choćby obieg zamknięty, wykorzystania surowców i tak dalej, ale musimy doprowadzić do jakichś radykalnych zmian w naszym podejściu do eksploatowania ziemi, bo tak dalej się nie da. Jeszcze możemy, bo już jest późno i mieliśmy o tej porze zakończyć. Chcemy jeszcze trzy pytania, ale proszę powiedz jeszcze. Chcę dwa słowa jeszcze odnieść się do Zbyszka. To nie wiem, czy pytania bardziej takiej... Stwierdzenia, tak? Komentarza. No, jest to konstatacja oczywista, tak? Jest i człowiek, i przyroda. Jak będziemy chronić interes ludzki, to będziemy szkodzić przyrodzie, a jak będziemy tylko chronić interes przyrody, to będziemy szkodzić ludziom, bo sobie wchodzimy w drogę. Nie, no znaczy my jako ludzie weszliśmy w drogę przyrodzie i przy tej... Nie, no koniecznie, proszę pani. W tej chwili 50% gruntów na świecie, które są możliwe do zagospodarowania, zagospodarowaliśmy. 50% powierzchni świata istniejących, która nie jest, znaczy powierzchni lądu, które nie są pokryte lodem lub pustynią, uprawiamy bądź wypasamy tam nasze zwierzęta. Większość rzek, większość państw w Europie ma 70-80% rzek przekształconych i tak dalej. No, my zniszczyliśmy bardzo przyrodę. Zmniejszyliśmy ilość biomasy roślinnej w stosunku do początku naszej ery dwukrotnie na planecie. Ten węgiel wylądował w atmosferze jako dwutlenek węgla, rozpuścił się w oceanach, powoduje zakwaszenie oceanów i tak dalej. I póki co bez przyrody daje się żyć. No, można jeszcze ją niszczyć przez jakiś czas. Znaczy Przemek powiedział na początku swojego wystąpienia, że
uważa się, czy sądzi się, że zmierzamy w kierunku globalnej katastrofy, a ja uważam, że my jesteśmy już bardzo daleko w nią, zabrnęliśmy i ona trwa. I scenariuszy jest pewnie trochę. Ustalamy, mamy konwencje, porozumienia paryskie, gdzie staramy się doprowadzić do scenariusza, gdzie my tą katastrofę bardzo ograniczamy i ograniczamy ocieplenie do 2 stopni. I to porozumienie paryskie jest znakomitym dokumentem, bo zgodziliśmy się, że emisje trzeba zredukować do zera. Do zera to znaczy emisje z energetyki do zera, z przemysłu do zera, z rolnictwa do zera i z przekształcania krajobrazu, czyli z osuszania mokradeł, torfowisk też do zera i z wylesienia do zera. Tak jak wszyscy muszą do zera, to nie ma żadnego handlu, że wy zredukujecie, a wy zabsorbujecie. Nie, wszyscy muszą do zera. Ale oczywiście i to oznacza, że musimy z kopyta ruszyć z naprawą przyrody, a tylko odtworzenie w tej chwili naturalnych ekosystemów może nam zagwarantować nie tylko zmniejszenie emisji tych z przekształcania gruntów, ale koniec końców my i tak sobie wymyśliliśmy, że musimy mieć ujemne emisje, żeby ograniczyć ten, w ogóle, żeby była jakakolwiek szansa, 50-procentowa się szacuje, ograniczenia ocieplenia do 2 stopni Celsjusza, musimy po 2050 mieć ujemne emisje, czyli ściągać więcej węgla z atmosfery niż go emitujemy. Mówicie Państwo, co jest źle i co możemy robić. Natomiast brakuje mi tutaj bardziej aktywnego działania, na przykład, żeby lobować u polityków, u posłów i tak dalej, że nie tylko spotykamy się 200 osób pod Sejmem, bo oni mają w nosie te spotkania pod Sejmem, tylko żeby osobiście docierać do ludzi i przekazywać im to w sposób bardzo wizualny, do ludzi, do naukowców, do polityków, do urzędników, do wszystkich, tak? Poza tym macie Państwo bezkosztową całkiem metodę propagacji, używając tych środków publicznych, tamtych różnych komunikatorów, prawda? I no tu macie totalnie bezkosztowe. Poza tym możecie rozpropagować różnego rodzaju flashmoby. Możemy. To pani musi powiedzieć pierwszej osobie, bo to dotyczy nas wszystkich. Pani też ma te możliwości propagacji. Ja tu przyszłam, że tak powiem, z ciekawości i nie po to, żeby się w to angażować, bo ja się spalam w zupełnie innej dziedzinie, więc rozdwajanie się na tą dziedzinę mogłoby mi przynieść szkody osobiste. Natomiast będę Państwa wspierała na tyle, na ile będę umiała. Czyli to jest to. Mogę jeszcze Państwa wspierać innymi pomysłami na działanie, a także różnego rodzaju, jak to się nazywa, prezenty? Nie. Materiałami reklamowymi mogę Was wspierać, pokazać, jak je używać, żeby Wasze przekazy były atrakcyjniejsze. Także jeśli Państwo chcecie, to mogę później o tym porozmawiać. Czy Panowie też działają, czy tylko Panie są działaczkami? Jak to tak mniej więcej Państwa pewnie tu odbywa? Wszyscy, jak tu jesteśmy, działamy na różne sposoby. Ale nie w sensie, czy jesteście jakby tą grupą taką, która tutaj miała... My jesteśmy wszyscy indywidualnie. My zupełnie nie jesteśmy żadną instytucją. My jesteśmy dwoma prywatnymi osobami. I zupełnie jesteśmy niezorganizowane. Bardzo się ciężko organizujemy. Dobrze, to jest bardzo trudne. Ja to muszę powiedzieć, że ja z kolei można powiedzieć, że pracuję profesjonalnie w ochronie przyrody jako biolog w WWF-ie, robię niektóre rzeczy w ochronie przyrody hobbystycznie. Myślę, że tu mamy cały spektrum od aktywistów po osoby, które częściowo są profesjonalistami w ochronie przyrody, a częściowo naukowcami na przykład, dostarczającymi naukowe podstawy ochrony przyrody, bo bez naukowych podstaw skutecznie pracować się nie da. Natomiast ja tylko dodam, że WWF, organizacja, w której pracuję, bardzo dużą uwagę przykłada do komunikowania tych problemów. 2 lata temu prowadziliśmy akcję, właśnie taką komunikacyjną, Godzina dla Ziemi, specyficznie poświęconą Wiśle. A teraz w marcu będziemy starali się wszystkimi możliwymi sposobami docierać do Polaków, parlamentarzystów również, z Godziną dla Ziemi poświęconej rzekom, ale specyficznie tamom wszelkiego rodzaju, z tym przesłaniem, że w większości przypadków można się ich pozbyć i najlepiej by było
gdyby je stopniowo likwidować, a na pewno nie budować nowych, tak jak się w tej chwili w Polsce planuje. To tak uprzedzam i od razu zapraszam do wsparcia na wszelkie możliwe Państwu sposoby. Tak, to ja potem, podam kontakt, co możemy robić. Przekazanie tej informacji. Z jakiego powodu nie możemy tych prostych prawd i tych prawd takich no już dramatycznie nadciągających, tak? Dlaczego nie jesteśmy w stanie się tym przedrzeć do innych? I szukam tego powodu i myślę, że to niekoniecznie tylko musi być ich jakaś... No po ich stronie. Zastanawiam się, zawsze się szukam powodu po swojej stronie jakby, tak? No bo na to mam wpływ i to mogę coś zmienić. Więc szukam, jaki namysł Państwo macie, zajmujecie się tym zawodowo, więc jakby gdzie tutaj szukacie jakiejś intuicji? No to ja sądzę, że to trzeba pana profesora najpierw zapytać. Ja też mam pewien pogląd na ten temat jako biolog. Myślę, że na duszach to najbardziej się znają artystki. Z nas tu wszystkich, więc może wy powinniście powiedzieć, dlaczego naukowcy nie potrafią mówić do ludzi, może artyści potrafią. Tak, to znaczy ja myślę, że to jest pokłosie systemu edukacji i naszych historycznych wyborów, prawda, które możemy nawet zakorzenić 6000 lat temu w Babilonie. Nie mówimy o Babilonie, ale w latach 80. Państwo pamiętacie Babilon, prawda? Tak, ale i ja myślę, że to jest po prostu dziedzictwo wyboru cywilizacyjnego, który teraz musimy skorygować. Przez edukację myślę, również. Że w ogóle jeśli chodzi o to, co do ludzi dociera, to do ludzi bardziej docierają treści wyobrażone, połączone jakimś mitem, niż realia, które są, zwłaszcza takie, które są niewygodne. Więc stąd jesteśmy... pospajani jako społeczeństwa i narody religiami, a prawda naukowa o zmianie klimatu jak dotychczas w religię nie została dobrą przekuta i dlatego nie jest dobrym memem, mitem, który no, coraz więcej ludzi, jak widać tutaj, przejmuje się tym. Tak, ja mówię trochę o religii, tak jak ją definiuje Harari w swoich znakomitych książkach. Czyli coś, co spaja społeczeństwo i wyznacza nam normy. Ja jestem przekonany, że my musimy zacząć traktować tą prawdę o naszym wpływie na biosferę trochę na gruncie takiej wiedzy, która wyznacza normy, jak postępować. Ja się nie we wszystkim z nim zgadzam. Tak, i ja na tym chciałem skończyć moją wypowiedź, że wśród tych religii najpotężniejszych Harari wymienia kapitalizm i ten kapitalizm jest rzeczywiście na tyle potężny, zaczął się w XV wieku od podbojów Kolumba i tak dalej i to jest machina, która się rozpędziła i choćby nawet właściciele tych firm myśleli, że trzeba ją zatrzymać, to nie wiedzą jak. No, ja dodam jeszcze może komentarz przypominający nasze czasy optymizmu, jak szykowaliśmy się do wejścia do Unii Europejskiej, była nadzieja, że się wszystko zmieni na lepsze. I holenderski konsultant, który przyjechał pomagać polskim organizacjom ekologicznym się zorganizować, zadał nam pytanie, w jakim procencie na decyzje polityków oddziałują raporty naukowców. No więc zaczęliśmy rzucać różne cyfry, bo tak się składało, że w tym czasie większość aktywistów ekologicznych to byli naukowcy, albo byli, albo aktywni. No tak jakieś 40, 60. No on nam powiedział, posłuchał, no 1%. A pozostałe 99% się rozkłada pomiędzy media, mniej więcej w połowie, i lobbying bezpośredni, czyli praca z parlamentarzystami. I to jest to, co próbujemy robić. Bywaliśmy razem w Senacie na jakichś komisjach i tak dalej, więc to nie jest tak, proszę pani. No tak, no więc my staramy się i współpracować z mediami i z politykami z dość kiepskim skutkiem, niestety jak widać, bo więcej tracimy niż zyskujemy. A ten kiepski skutek naszych działań moim zdaniem najlepiej tłumaczy mój guru Edward Wilson, twórca socjobiologii, który też napisał wspaniałą książkę o kryzysie bioróżnorodności, zawsze nadal aktualną. On powiedział coś takiego, że my mamy wyposażenie behawioralne łowcy mamutów, natomiast mamy technologię wieku XX, to wtedy pisał, to był wiek XX,
I cała nasza machina genetyczna, która jest odpowiedzialna za wiele naszych zachowań, przystosowała nas do myślenia maksimum jedno pokolenie do przodu. Natomiast to, co powinniśmy zrobić w tej chwili, to jest myślenie co najmniej dwa albo trzy pokolenia do przodu, do czego większość ludzi nie jest zdolna, bo obchodzi nas po prostu tu i teraz i propagacja naszych genów, a na to nakładają się politycy, którzy nawet nie są w stanie myśleć jedno pokolenie do przodu, tylko myślą w kategoriach czteroletniej kadencji. No, jesteśmy jak dzieci, mamy po prostu potężne wyzwanie związane również z naszą ludzką naturą. I nie zdążymy. I dlatego też moim zdaniem, jako biologa i ateisty, jak już wspominałem, to, co odkrywa socjobiologia i tak zwana psychologia ewolucyjna, pozwala nam zlokalizować w naszym wnętrzu, można powiedzieć, w naszej psychice, jeszcze jeden gatunek zwierzęcia, który tak samo jak wszystkie pozostałe miliony lat ewoluował z tym samym celem, przekazać jak najwięcej swoich genów dalej. I humanizm i człowieczeństwo polega na tym, żeby zrozumieć to zwierzę i umieć sobie z nim radzić, czyli umieć powściągnąć te nasze genetycznie warunkowane skłonności do między innymi do eksploatowania w sposób zupełnie nierozważny zasobów. To nie jest przypadek, że nie mamy mamutów obecnie, nosorożców bohatych i wszystkich sympatycznych bohaterów tego filmu animowanego Ice Age. Te wszystkie zwierzęta zostały wybite przez naszych przodków, przez Europejczyków i przez paleoindian. I my kontynuujemy tylko dzieło zniszczenia, widząc wyłącznie tą perspektywę jednego pokolenia naprzód. Słuchajcie, my tutaj teraz powiemy ten, konkludujemy w formie przekazu. Panowie tutaj z nami zakonkludują? Zakonkludujemy. No, proszę. Tak. Ja mam jeszcze jedną. Pan ma swój? Wiesz co, ja wezmę swoją, to będzie trzeba więcej rozdać. Proszę. Czy państwo z nami zakonkludują? Macie tu? Nie mamy tego dużo, ale tak do wspólnego chóru. Jeżeli chcecie. Proszę bardzo. Mikrofon. Na koniec powiem. Chciałem przypomnieć nazwisko takiego genialnego Austriaka. Nazywał się Wiktor Schauberger, który ponad 120 lat temu nauczył nas, jak regulować rzeki, nie ruszając ich brzegów, to znaczy sterując dokładnie jej głównym, centralnym nurtem. Nie wiem, czy w ogóle pamiętamy o kimś takim. Nie słyszeliśmy. No dobra, no to sprawdźmy sobie, kto to był i co nam wymyślał. Może to Wiktor Schauberger. Tak. Jesteśmy w austriackim forum kultury, więc jest to takie ładne podsumowanie. Może damy. Właśnie, dajmy komuś, bo my mówimy, tak? Możemy jeszcze jeden dać. Tak, my się tutaj połączymy. My we dwie. Wy tam. Tak. W dzikiej kochamy się Wiśle. W dzikiej kochamy się Wiśle. My, istoty metabolicznie i duchowo związane z Wisłą, pragniemy rzeki wolnej i dzikiej. Rzeka jest bytem żywym, dynamicznym i samoorganizującym się. Nic nie robi, a nic nie jest niezrobione. Ja jestem rzeką, a rzeka jest mną. Rzeki Vanaganui, Ganges i Yamuna mają osobowość prawną i status bytów żywych. Rzeka Wisła i inne rzeki mają takie same prawo do żywienia jak byty żywe. Delfiny są w Indiach osobami niebędącymi ludźmi. Wszystkie czujące istoty mają prawo do niezależności, wzajemnego szacunku i miejsca zamieszkania. Altruistyczni ziemianie idą na całość. Niepodległa Wisła i Wisłacy. W dzikiej kochamy się Wiśle. Jako ludzie pragniemy spania pod gołym niebem
pływania nago, moknięcia na deszczu, grzania się przy nocnym ognisku, porannej mgły, nieba z gwiazdami, śpiewania ptaków, robienia rzeczy zwykłych i niezwykłych. Wszyscy, jako czujące istoty, mamy prawo do niebycia czyjąś własnością. Rzęsorek rzeczek, bur, łoś, łosoś, bielik, wydra, jesiotr, troć, rybitwa, certa, sieweczka, ostry gojat i pantofelek mają swoje sprawy i swoje życie. Starorzecza dla sumów i basta. Wisła bez barier, zapór, stopni, śluz i niedorobionych przepławek. Ryby migrują swobodnie i po swojemu. Na rzece budują tylko bobry. Swobodny dostęp do wody, powietrza i ziemi dla wszystkich. W dzikiej kochamy się Wisłę. Przepływ nieregularny, turbulentny i pełen zawirowań, mieszanie i natlenianie, życie kipi niepowstrzymanie. Nie ma dnia bez wody. Potoki i górskie rzeki nie potrzebują regulacji ani udrażniania. Więcej lasów, bujne buczyny regulują poziom wody w rzekach, konary do nieba. Piasek, kamienie, podwodne przykosy, korzenie roślin, wodne rośliny i filtrujące małże oczyszczają wodę rzeki. Psamon żyje u ruchomych podstaw. Bagna, mokradła, starorzecza, szuwary, lasy łęgowe, wilgotne łąki, torfowiska utrzymują zasoby czystej wody. Nic bez owadów i mikroorganizmów. Wiwat samodzielne organizmy rzeczne. Wszystko wszędzie pełne wszystkiego. Źródlana transmisja obejmuje cały świat. Za dzikość, miłość i przygody. Radykalna radość, telepatyczne spa. Weź swój własny sakrament. Cała ziemia parkiem narodowym.